Witam serdecznie wszystkich w kanale Okiem Szamana. Dziś moim gościem specjalnym jest Paweł Pawlak, twórca kanału Inner War Saga. Jest to człowiek naprawdę fenomenalny, który współpracuje bardzo dużo z ludźmi, zarówno coachingowo i przede wszystkim z podświadomością. Ja w swoich audycjach, jak wiecie, bardzo dużo Wam mówię o tym, żeby słuchać się głosu intuicji, żeby podążać za głosem serca. Natomiast bardzo często jest tak, że pewne programy nas ściągają i nie pozwalają nam się rozwijać. Natomiast Paweł jest człowiekiem, który pomaga rozwiązywać tego rodzaju problemy i robi to w fenomenalny sposób, pracując na poziomie podświadomości i dobrze rozumie ten mechanizm i jak on działa. Nie? Jeżeli człowiek się nauczy pewnej rzeczy, nasz umysł się nauczy pewnej rzeczy, to potem ją odtwarza w kółko i w kółko. Czemu? Na przykład ludzie mają jakieś doświadczenia, przerabiam je w kółko i w kółko i w kółko i popadają w taki, wiesz, marazm, nie? Mhm. Nie potrafią sobie sami z tym poradzić. Bo na tym polega właśnie podświadomość. Podświadomość nie kuma upływu czasu. No, ponieważ nie umiałem ładnie zaśpiewać piosenki, laskotek na płotek, to nie mam słuchu. No z perspektywy na przykład dorosłej osoby możesz popatrzeć, że ten osiłek, powiedzmy sobie Tomek, na przykład jego tata pił i go bił. Jak długo pracowałeś z kimś, żeby kogoś wyprowadzić z czegoś, z jakiejś takiej ciemnej dupy? I żebym ja za dużo wam nie gadał, a wolę, żeby człowiek, który zna się na temacie, wypowiadał się o tym. Pawle, bardzo mi miło cię powitać. Dzień dobry, mi również bardzo miło. Jest to im w ogóle imponujące, słuchaj, to co robisz, muszę ci powiedzieć, wiesz, bo twoje podejście do całego tematu jest zupełnie inne niż podejście takie, wiesz, standardowe. Wiemy obaj, że no, ten EZO świat trochę zwariował, tak dalej, tak dalej. Wiemy, że są różnego rodzaju podejścia do hipnoterapii i tym podobne klimaty. Natomiast ty masz w sobie coś takiego, że rozumiesz tą świadomość i podświadomość w głębszy sposób. Powiedz mi w ogóle, jak podchodzisz do tego tematu? Jak rozwiązywać takie problemy, że kogoś coś na przykład blokuje, nie umie sobie z tym poradzić? I jak pomagasz takim ludziom? Wiesz co, myślę, że to kwestia jest tego, że mam bardzo analityczny umysł. Nie? Ja mam taki bardzo pragmatyczny, analityczny umysł i przez większość życia byłem tą osobą, o której się mówi, że jest raczej twardo stąpająca po ziemi, bardzo sceptyczna, co też mi bardzo blokowało, wiesz, kontakt z różnymi, wiesz, głębszymi wymiarami świadomości, czy rozwojem duchowym, jakkolwiek chcesz to nazwać. Natomiast ten umysł analityczny ma pełni dużą rolę tutaj w tym, w jaki sposób ja podchodzę do hipnozy, bo mi się po prostu w pale to nie mieściło, wiesz, jak to jest, że skoro chcę to robić, skoro chcę coś robić, to nie jestem w stanie się zmusić do robienia tego. Nie? Jakby, czemu w ogóle się pojawia czynnik zmuszania się? Mhm. Nie? Czyli wiesz, tak jest prokrastynacja. Wiesz, czym masz się zająć, wiesz, że to jest dla ciebie ważne, wiesz, że to będzie ci potrzebne, wiesz, że efekty będą cię zadowalały, a jednocześnie jest opór. Nie? Mhm. Albo z drugiej strony, jak to jest, że czegoś nie chcę robić, a w kółko to robię. No. Nie? Czyli tak jak też miałem na przykład z używkami problem w swoim życiu. Nie? Prokrastynacja i używki. Nie? Chcesz coś robić? Nie jesteś w stanie. Nie chcesz czegoś robić, a w kółko popełniasz, wiesz, ten sam błąd. Nie? I teraz to dla mnie było totalnie nielogiczne. Szczególnie biorąc pod uwagę to, że jako gatunek, we wszystkich gatunków, które na tej planecie sobie żyją, wyewoluowaliśmy do gatunku, który zdominował to wszystko. Nie? No tak. Mamy jako jedyny gatunek swoją, wiesz, cywilizację, generalnie, wiesz, przejęliśmy kontrolę nad całą planetą. Nie? I teraz mi się te dwa fakty nie gryzą. Nie? Na zasadzie, w jaki sposób to jest możliwe, że rozwinęliśmy się najbardziej we wszystkich gatunków, a mamy jakiś totalnie, brzydko mówiąc, rozjebany system w głowie, który jest totalnie nielogiczny. Nie? Mówię, coś tu jest nie tak. To nie może być tak, że my jesteśmy wadliwi. Mhm. Nie? Bo kiedy masz właśnie tego typu problemy i zaczynasz szukać rozwiązania, to najczęściej trafiasz na te wszystkie informacje, że jest tam jakaś, wiesz, strefa komfortu, że jest jakaś słabość w tobie i tak dalej, i że musisz to pokonywać, musisz to przełamywać, no bo generalnie system jest wadliwy. Nie? No ale jak on może być wadliwy, skoro jesteśmy, wiesz, efektem iluś tam, wiesz, setek tysięcy lat ewolucji? Tak. I jakby to, co osiągnęliśmy jako gatunek, to jest takim, wiesz, dowodem na to, że jednak musi być w tym jakiś sens.
I po prostu ta myśl mnie kierowała, żeby zadawać pytanie, okej, ale czemu to tak działa, ale czemu to tak działa, ale dlaczego, ale o co tutaj chodzi, nie? Bo po prostu ja nie kupuję tego, że człowiek, że wiesz, że jesteśmy, że mamy wadliwy system. Gdzieś tam zawsze z tyłu głowy, nie wiem skąd jest ta myśl, może wiesz, intuicja, o której tyle mówisz, wiesz, na swoim kanale i o której ja też dużo mówię ludziom. Może to była ta, wiesz, intuicja, może to wynika po prostu z tego, że też to, co poruszasz, często wszystkie odpowiedzi w sobie mamy, z czym też się zgadzam i podpisuję obydwiema ręcyma i nogami, jak to się mówi. Pojawiała się taka myśl, że to może jednak jest kwestia tego, że nie umiemy siebie obsługiwać. Nie? Bardzo ciekawe. Że nie umiemy siebie obsługiwać i to jest problem, a nie, że wiesz, że system ma wady, tylko nie umiesz używać tego narzędzia. Nie? I zacząłem w którymś momencie po prostu patrzeć na człowieka tak zupełnie, wiesz, z boku, na zasadzie takiej, że wiesz, czym jest człowiek? To jest taki biorobot, nie? No tak. To jest taki biorobot, który ma komputer centralny, mózg, nie? Tam odchodzi, wiesz, układ nerwowy, który zarządza tym biorobotem. I na tym układzie, na tym komputerze jest zainstalowany system operacyjny. Tak jak Windows, czy tak jak Mac iOS. I to nazywamy umysłem. No tak. Nie? I wewnątrz tego systemu operacyjnego, w tym środowisku, mogą być zainstalowane różne programy. Nie? I teraz, jeżeli jeszcze weźmiemy pod uwagę odpowiedź na takie zasadnicze pytanie, po co jest umysł, to zaczynamy być w domu. Bo umysł to nie jest system operacyjny, który został zaprojektowany i napisany po to, żeby zaspokajać nasze potrzeby i marzenia. Znaczy, nie potrzeby, za daleko poszliśmy. Nie jest po to, żeby spełniać nasze marzenia i żebyśmy życie mieli jak z bajki, tylko umysł jest po to, żeby utrzymać biorobota przy życiu. I możemy nawet na to wejść głębiej z perspektywy duchowej. Nie? Jeżeli jesteśmy, wiesz, bytami, istotami duchowymi, które mają ludzkie doświadczenie, to kurwa ty, to doświadczenie ludzkie jest możliwe tylko kiedy twój robot żyje, przez pryzmat którego doświadczasz tej rzeczywistości. Nie? Oczywiście. Więc jest to w pełni logiczne, że jedyne zadanie tego systemu, za sterami którego siadasz, to jest utrzymać ciało przy życiu, bo inaczej się kończy doświadczenie. Tak. Nie? I teraz, jeżeli przez pryzmat tego sobie spojrzysz na wszystkie rzeczy, które robisz w życiu, to się okazuje, że wszystko, co robisz, to jest próbą utrzymania się przy życiu. Nie? Próbą uchronienia robota przed ryzykiem utraty życia. I teraz, co więcej, ty musisz mieć jakiś powód, żeby w jakiś sposób się zachowywać. Czyli ten robot musiał się gdzieś nauczyć, że pewnych rzeczy się trzeba bać, a pewnych się nie trzeba bać. Nie? I tutaj dochodzimy w ogóle do kwestii update'ów tego systemu. Nie? Bo jak masz iPhone'a w kieszeni, nie? A wiem, że masz, to twój iPhone ci daje informację, że dzisiaj będzie aktualizacja, nie? I ty klikasz sobie OK, idziesz spać i masz wyjebane, nie? No tak. I iPhone się aktualizuje. Człowiek tak nie działa. Nie? Jeżeli człowiek się nauczy pewnej rzeczy, nasz umysł się nauczy pewnej rzeczy, to potem ją odtwarza. W kółko i w kółko. Mhm. Czemu? Bo jeżeli coś już kiedyś zrobiłeś i to było wystarczające do przeżycia, to znaczy, że nie ma potrzeby szukać dalej. Bo może być lepiej, ale może też być gorzej. Nie? To jest kolejna funkcja umysłu, żeby unikać ryzyka, bo unikanie ryzyka zapewnia ci przetrwanie. Więc jeżeli wgrałeś sobie jakiś program w wieku 5 lat, to twój umysł będzie go odtwarzał w kółko i w kółko i w kółko i w kółko. No tak. Jest tylko jedna opcja, że to się zmieni. Pojawi się silniejsza emocja niż ta, która wgrała ci program. A rzadko się to dzieje w wieku dorosłym, że mamy silniejsze emocje niż w wieku dziecięcym, kiedy świat wygląda trochę inaczej. Nie? No. I to jest też przyczyna, dla której, wiesz, wielu ludzi jakby czeka, w cudzysłów tutaj, nie? Na moment, w którym dotkną dna, żeby się zmienić. To nie jest tak, że oni świadomie czekają, tylko system tak działa. Musisz dostać jeszcze większy, wiesz, jeszcze większy dojazd emocjonalny niż to, co się działo na przykład w dzieciństwie, żeby system ci się zaktualizował. Nie? Chyba, że wiemy, jak się dostać do panelu sterowania tym komputerem i zaczniemy świadomie sobie te programy układać. Ale nie otwierasz chyba płytki z tyłu głowy i po prostu, wiesz, kabelków nie przekładasz. Nie, to jest na szczęście łatwiejsze. No właśnie, no. To jest na szczęście łatwiejsze. Nie musisz mieć żadnej konsoli, kabli, nie musimy czekać tak naprawdę na chipy od Elona Muska, nie? Żeby można było sobie interfejs otworzyć, bo tak naprawdę ta technologia jest antyczna i polega na patrzeniu w głąb siebie. Bo to, co na przykład nazywamy medytacją, to jeżeli zrobimy coś innego w medytacji niż tylko obserwowanie, to już mamy do czynienia z transem hipnotycznym. No tak. I teraz, jeżeli rozumiesz język, za pomocą którego jest twój umysł napisany, bo tak jak wiesz, twój komputer jest, aplikacja na twoim telefonie czy komputerze jest napisana w jakimś konkretnym języku,
nie? Ta, mówię tutaj, wiesz, C++, Ruby, cokolwiek, nie? Jakby jakakolwiek technologia, ale jest jakaś logika, jakiś syntaks, jasne, nie? Jasne. To tak samo umysł ma pewien swój syntaks, nie? Jeżeli rozumiesz ten syntaks, to jesteś w stanie tak naprawdę w dowolny sposób modulować programami, które są w twoim umyśle. Bardzo ciekawe podejście, muszę ci powiedzieć, wiesz? Właśnie to jest jeden z powodów, dla których zależało mi na tym, żeby porozmawiać z tobą, bo jesteś fajnie ugruntowany, masz totalnie inne spojrzenie na to wszystko. Kontynuuj. Słuchaj, bo dla mnie to jest w ogóle, wiesz, przyjemność posłuchać o tym, jak ty o tym mówisz, bo mówisz o tym w taki fajny sposób, że po prostu siedzę i uczę się od ciebie dużo, naprawdę, nie? Kontynuuj, dawaj. Moglibyśmy przejść do tego, wiesz, w jaki sposób umysł operuje, nie? W praktyce. Czyli idziesz sobie przez życie i na swojej drodze życiowej spotykasz mnóstwo różnych bodźców. Nie? Czyli przykładowo, powiedzmy, że bodziec polega na tym, że wchodzisz na imprezę i pojawia się tam grupa nowych osób. I zaczynasz odczuwać jakiegoś rodzaju lęk, dyskomfort, nie czujesz się okej w grupie osób, mimo że świadomie wiesz, że nie ma powodu, żeby się czuć źle, i że po prostu powinieneś się dobrze bawić, a nie jesteś w stanie tego robić i ci to nie odpowiada. No i świadomie sobie zdajesz z tego sprawę, ale emocje robią swoje. Czemu się tak dzieje? Jak umysł działa? Wchodzisz w ten bodziec i twój umysł, który ma jedno proste zadanie, utrzymać się przy życiu, musi przeszukać bibliotekę swoich wspomnień, wcześniejszych doświadczeń, żeby znaleźć punkt odniesienia, jak mam się w tej sytuacji zachować. Nie? I odnajduje na przykład wspomnienie, jak miałeś 5 lat i dokuczali ci w szkole. Nie? Jakiś tam osiłek szkolny zabierał ci kanapkę, dręczyli cię i tak dalej. Przez co twój umysł nauczył się, że jeżeli jest jakaś grupa osób, to możesz się na przykład narazić na ból, na śmieszność, na poniżenie, na wstyd. Nie? Trafia na to wspomnienie twój umysł i odpala i podejmuje decyzję automatycznie, jak się zachować. I efektem tej decyzji, podświadomej decyzji, są pewne emocje, które ty odczuwasz dzisiaj. Nie? Czyli patrzysz przez pryzmat tamtej sytuacji i wchodzisz w program na przykład lękowy czy w program dyskomfortu. Po co? Po to, żeby chronić się przed ryzykiem ponownego wystąpienia negatywnego bodźca, który zagraża tobie i twojej istocie. Taki nie? Antywirus. Dokładnie, nie? I wszystko w tobie mówi, wyjdź stąd, nie? Idź stąd, bo tu jest ryzyko. Tylko teraz, jak sobie na to popatrzysz z boku, to się pojawia pytanie, czy to jest na pewno słuszne. Bo widzisz, z perspektywy pięciolatka, kiedy byłeś na przykład, nie wiem, małym, herlawym chłopcem, byłeś bezradny. I nie miałeś też pewnego poziomu świadomości, który pozwoliłby ci zobaczyć, co naprawdę się tu dzieje. No z perspektywy na przykład dorosłej osoby możesz popatrzeć, że ten osiłek, powiedzmy sobie Tomek, na przykład jego tata pił i go bił. I Tomek nie umiał sobie poradzić inaczej ze swoimi emocjami, bo Tomek na przykład czuł się, wiesz, nic nie warty przez to, że tata go bił i jego ego próbowało go bronić jedynym tym, co znało, a znało jedynie przemoc, więc wykorzystywał Tomek, rozumiesz, sytuację, którą poznał w swoim domu, żeby chronić siebie i za pomocą przemocy chciał się poczuć lepiej od innych, dlatego tobie dokuczał. Ale ty ze swojej perspektywy zapamiętałeś, że jesteś za słaby i że jesteś niefajny na przykład, tak? Że dlatego jest brak akceptacji i przemoc w swoją stronę, bo jesteś, nie wiem, za gruby, za chudy, zbyt nie tak ubrany i tak dalej. I tobie się zakodowało, że jesteś niedostatecznie dobry. Ale i że należy bać się ludzi. Ale zakodowała ci się informacja, która nie jest prawdziwa. Która była prawdziwa z perspektywy poziomu świadomości pięciolatka. Nie? Czyli widzisz, że twoje oprogramowanie działa jakby, wiesz, na wersji sprzed wielu lat, która jest już zupełnie nieaktualna. Bo nawet idąc dalej, gdyby dzisiaj zaczepiła cię banda pięciolatków, to czy oddałbyś im śniadanie? Nie. Albo nawet gdyby cię zaczepiła grupa dorosłych, czy jedyne, co byłbyś w stanie zrobić, to zastygnąć ze swojej perspektywy, pewnie miałbyś więcej opcji niż pięciolatek. Zdecydowanie. No właśnie. Czyli ten program jest aktualny. No, i on już nie jest optymalny dla ciebie. No zgadza się. No i tu jest pies pogrzebany. Nie? I to jest to, co się kryje za naszymi ograniczeniami, za naszymi lękami, za naszymi przekonaniami. Punkt odniesienia, który jest zakopany w głębokiej przeszłości i który już nie jest aktualny dla pozycji, w której jesteś dzisiaj. Nie? Bo na tym polega właśnie podświadomość. Podświadomość nie kuma upływu czasu. Jeżeli coś się wydarzyło 20 lat temu, to jest dla podświadomości tak samo realne, jakby się wydarzyło wczoraj, dopóki nie będzie update'u systemu. A z drugiej strony ty, jako operator tego biorobota,
Nie? Czyli twoja świadomość, która doświadcza życia poprzez twoje ciało i przez pryzmat twojego umysłu patrzy na rzeczywistość, zaczyna zdawać sobie sprawę, że to nie do końca jest dla mnie okej. Okay. Mhm. I tu jest ten rozjazd. Bo wiesz, wszyscy ludzie, z którymi ja pracuję, to oni sobie doskonale zdają z tego sprawę, że nie ma powodu, żeby się zachowywali tak, a nie inaczej na przykład. Ale nie? Coś ich robi i tak się tak, zachowują. Wiesz, jak ktoś do mnie trafia z zaburzeniami odżywiania, to ta osoba wie, że nie powinna się opychać jedzeniem aż do momentu, kiedy wymiotuje. Nie? Że to nie jest normalne, nie? Że to jej nie służy. Ale nie może się powstrzymać. Jak do mnie przychodzi kokainista, to on wie, że jak kolejny raz właduje, wiesz, kreskę, to będzie potem tego żałował, ale i tak to robi. Nie? Jak do mnie przychodzi ktoś z prokrastynacją, to sobie zdaje z tego sprawę, że jeżeli nie zrobi pewnych rzeczy, to będą niefajne konsekwencje, oczywiście, ale coś go blokuje. Mhm. Nie? I naszym zadaniem jest tutaj wybaczyć, co naprawdę ciebie blokuje. Bo to, co nam się wydaje, to jest też bardzo tricky part tego wszystkiego. Nie? Mhm. Nasze racjonalizacje to nie jest logiczny i jakby to nie jest logiczna część umysłu, która jest jakby ponad naszymi automatyzmami, tylko racjonalizacje to jest system obronny naszych programów. Nasze racjonalizacje w prostej linii wychodzą z podświadomych programów i mają za zadanie usprawiedliwić i obronić program. Bo w toku wielu takich doświadczeń z dzieciństwa, nie? W toku wielu takich historii z Tomkiem, z mamą, z tatą i tak dalej, buduje się w tobie pewien wewnętrzny obraz siebie i obraz świata. Nie? I teraz umysł, kiedy już zbuduje obraz siebie i świata, to chce się tego trzymać. Aktywnie szuka potwierdzenia, że twoje przekonania, lęki i schematy są prawdziwe i robi wszystko, żebyś nie zmienił tego modelu. Bo znowu, jeżeli to już działało kiedyś, to po co to zmieniać? Nie? Trzymajmy się tego, co jest wystarczające do przeżycia. I teraz na tym właśnie polega trudność w zmianie. Że po pierwsze nasz system jest tak zaprogramowany, jakby to jest taka jedna z kilku tylko podstawowych zasad całego systemu. Unikać zmiany, trzymać się tego, co bezpieczne. No właśnie, a dlaczego tak jest? Rozkminiłeś to, dlaczego tak jest? No tak, bo masz przeżyć. Czyli jeżeli coś jest wystarczające do przeżycia, to nie będę tego zmieniać, bo może być lepiej, ale może być gorzej. Nie? A umysł jest ustawiony tak, żeby unikać ryzyka. Ale wiesz, na przykład ja sam na swoim przykładzie wiem, że no nie ma takiego dna, spod którego ktoś by nie zapukał, tak? A sam też mam, no każdy ma jakieś tam różnego rodzaju problemy i ta podróż się nigdy nie kończy, jakby samorozwoju, rozwijania problemów, nie? Więc wiesz, pytanie jest takie podstawowe, jak w ogóle poradzić sobie z tym lękiem, wiesz, bo lęk ludzi robi najbardziej zawsze, nie? Jak ty do tego podchodzisz w ogóle? Lęk zawsze z czegoś wynika. Żeby się bać, to musisz wiedzieć, że trzeba się bać. Czyli za każdym lękiem jest jakieś doświadczenie. Coś, co cię nauczyło się bać pewnych rzeczy. Tak jak tu mieliśmy tą, wiesz, historię, nie? W wieku 5 lat zabrali ci kanapki, dzisiaj się boisz na imprezie pogadać z obcymi ludźmi. Nie? Przykładowo, przykład pierwszy z brzegu. Za każdym lękiem jest przyczyna. I tutaj dochodzimy, wiesz, do sedna. Podświadomość to jest część naszego umysłu, która przechowuje te wszystkie automatyzmy. Czyli jak jest bodziec, to jest reakcja. Jaka to ma być reakcja? To już jest wszystko ustalone. Nie? Masz po prostu automatyzmy. I tak też w swoim podcaście o podświadomości mówiłeś bardzo słusznie, że większość, 90, 95, 99, tego się nie da zmierzyć. Po prostu większość naszych decyzji odbywa się na poziomie podświadomym. Bo dzięki temu nie musimy myśleć o tym wszystkim. W każdej sekundzie naszego życia dzieje się 1000 decyzji. Sam fakt tego, że macham teraz ręką, to już jest kilkanaście decyzji, tak. Które podejmuje moja podświadomość. Bo gdzieś się nauczyłem, że taka, a nie inna mowa ciała wywoła taki, a nie inny, wiesz, efekt. Jasne, nie? Jasne. Dostaję 1000 bodźców, to jest przetwarzane w tle na bazie 1000 różnych wspomnień i efekt tego, kim jestem, to jest ciągłe właśnie podświadome podejmowanie decyzji. Nie? I teraz czasami się właśnie zdarzają programy, które już są nieaktualne i to one nam wprawiają te wszystkie problemy. A i żeby zacząć mieć kontrolę nad tym wszystkim, to pierwsze primo musi sobie zdać w ogóle sprawę, że nie jesteś swoją maszyną. Nie? Czyli to, o czym mówi każda szkoła rozwoju duchowego. Kto, do czego dąży każda medytacja. Żebyś zdał sobie sprawę, żebyś doświadczył tego, że ty jesteś tym punktem świadomości, który przez pryzmat twojej fizyczności, twojego umysłu, twoich, wiesz, ciał emocjonalnych, mentalnych, astralnych i tak dalej, doświadcza akurat tej rzeczywistości. Jak sobie zdasz z tego sprawę, to już zaczynasz być w domu.
Bo nagle sobie zdajesz sprawę, że nie jesteś swoimi myślami, nie jesteś swoimi emocjami, nie, nie jesteś swoim ciałem, tylko jesteś czymś, co doświadcza tego wszystkiego. I kiedy dalej w to wejdziesz i zaczniesz badać siebie, czyli patrzeć na to wszystko, jak to działa, to zaczniesz też dostrzegać, że faktycznie ta podświadomość tam jest i zaczynasz dostrzegać, w jakich momentach twoja podświadomość decyduje za ciebie. Nie? I jak już zaczynasz to z kolei widzieć, to możesz zacząć, to możesz jakby wejść w to wszystko głębiej, bo co tak naprawdę daje zmianę? Robienie sobie wizualizacji w hipnozie? Nie. Zmianę daje ci poszerzenie twojej świadomości. Mhm. I do poszerzenia świadomości możesz wejść na różne sposoby. Klasyczną medytacją, okultyzmem, mistycyzmem. Mhm. Czy możesz też zrobić to za pomocą hipnozy? Bo to, co się dzieje w regresji hipnotycznej, to jest to, że ty się cofasz do prawdziwego źródła twoich emocji i twoich automatyzmów i ty możesz rozpoznać, co tak naprawdę tutaj się dzieje, na czym to tak naprawdę bazuje. Mhm. Przykład, o którym rozmawialiśmy na balkonie. Nie? Tak. Przyszła do mnie klientka, która miała problem z poczuciem własnej wartości, co za tym idzie, wiesz, prokrastynacją, brakiem takiej proaktywności w życiu i tak dalej. Spodziewała się, że jest to związane z tym, że była otyłym dzieckiem i dzieci jej dokuczały. Nie? Mhm. I weszliśmy w te emocje, które się tutaj pojawiają i regresja nas zaprowadziła faktycznie do sytuacji, w której dzieci jej dokuczają, bo jest otyła. Ale idziemy w to głębiej. Czy na pewno tak jest? Zawsze sceptycyzm, nie? I okazało się, że nie chodziło wcale o to, że te dzieci jej dokuczały, tylko o to, że kiedy ona szła do mamy i do taty i mówiła, nie, mamie i tacie, że dzieci mi dokuczają, bo jestem otyła i tak dalej, to rodzice to bagatelizowali. Mhm. Nie? I z perspektywy tej dziewczynki, która tego doświadczyła, pojawiła się wątpliwość, a może faktycznie nie mam racji. Patrzę na siebie w lustrze i widzę, że jestem otyła i nieatrakcyjna. Jestem inna niż inne dzieci, ale z kolei moje autorytety, rodzice mówią, że wcale tak nie jest. I zaczął jej się program po prostu... I zrobił się program Nie ufam sobie. Jeżeli masz program Nie ufam sobie, który przypomnimy, umysł będzie chciał potwierdzić i będzie chciał się go trzymać, to potem mnóstwo innych rzeczy w twoim życiu będzie się podporządkowywać, twoje decyzje będą się podporządkowywać pod to, żeby udowodnić ci, że nie możesz sobie ufać. Przejebany program, przejebany automat, nie? No. I widzisz, i to jest poszerzenie świadomości, tak? Bo ty wchodzisz w tą sytuację i widzisz, że tak naprawdę nie bazujesz na tym, że ci dzieci dokuczały, tylko bazujesz na tym, że sobie nie ufasz. Uświadamiasz sobie to, że sobie nie ufasz. I to jest ten moment, który wiesz, który cię zmienia. I my sobie to oczywiście potem programujemy w umyśle podświadomym. No tu wracamy do tego, co mówiłem, jak rozumiesz syntaks, nie? Czyli język oprogramowania, to możesz sobie dowolną metodą ten umysł przeprogramowywać. I możemy też w to teraz wejść tak naprawdę głębiej. Bo widzimy, jak to wszystko działa, widzimy, jak to funkcjonuje. To teraz jak wygląda ta konkretna zmiana. Przypomnijmy, jeżeli jest bodziec, umysł przeszukuje wspomnienia i na bazie wspomnienia wyrzuca ci pewien program emocjonalny. Emocje mają zmusić twoje ciało do jakiegoś zachowania. Nie? Mhm. Więc jak widzisz, jedynym problem, który tu jest, to jest punkt odniesienia, który ma umysł. Nie? Mhm. Więc jeżeli my na przykład wejdziemy sobie w to wspomnienie, które nas programuje i zmienimy jego treść, to umysł będzie miał inny punkt odniesienia, nie? No tak. Ja to nazywam metodą zamiany zawartości biblioteki. Czy masz taką bibliotekę, takie archiwum, otwierasz szufladkę i umysł na przykład patrzy do tej szufladki, kiedy ma podjąć decyzję, czy się zająć na przykład czytaniem książki, która cię rozwinie, czy rzuceniem okiem znowu na Instagram, nie? Mm. Otwieramy tą szufladkę, rozpoznajemy, co w niej jest, czyli czemu tak naprawdę nie chcesz sięgnąć po książkę. Może się okazać, że tam jest wspomnienie, gdzie chciałeś, nie wiem, iść pograć w koszykówkę, ale babcia ci nie pozwoliła wyjść z domu, bo kazała ci czytać książkę, nie? Lekturę. Więc twój umysł skojarzył książkę z przymusem i niemożnością realizacji swojego i pasji grania w koszykówkę. Czegoś fajnego. Więc dzisiaj, mimo że jesteś już dorosły i chcesz czytać książkę z własnej woli, to umysł to kojarzy, że to boli, nie? Ta książka. Więc my wchodzimy do środka, do tego wspomnienia, mamy to rozpoznanie, poszerzamy swoją świadomość, widzimy, czemu tak, a nie inaczej działamy i możemy zmodyfikować to wspomnienie. Bo nasz mózg nie rozróżnia tego, co się dzieje w środku, od tego, co się dzieje na zewnątrz. Nie? Mhm. Wiesz, a to jest też ciekawe, bo ty nazywasz to w fajny sposób i twoje podejście do tego wszystkiego jest takie, wiesz,
ze mną to mega rezonuje, ma to dla mnie logiczny sens. A na przykład spotykałam się często z ludźmi, którzy twierdzą, że na przykład wszystko możesz zmienić tako za pstryknięciem paluszka i sobie powiedzieć, o teraz jestem taki i już jest wszystko dobrze, jestem ułożony. Nie? No i później ci ludzie się dziwią, że tak to nie działa. Jakie jest twoje zdanie na ten temat? Można sobie tak pstryknąć paluszkiem po prostu i zmienić to? Niektóre rzeczy tak, niektóre nie. Bo wiesz, to jest duże uproszczenie. Nam się nad tym wszystkim fajnie gada, jak sobie wyizolujemy jeden program i sobie porozmawiamy o jego zmianie. Tylko w praktyce to nie jest tak, że wiesz, często jest mi trudno o tym mówić, bo przez to, że ciągle w tym siedzę, to ja trochę inaczej patrzę w ogóle na ludzi i na rzeczywistość. Nie? Kiedy z kimś rozmawiam, to wiesz, jakby w tej mojej second attention, nie? W tym, wiesz, w tej wizualizacji, która cały czas przychodzi z boku, ja widzę po prostu programy. Nie? Widzę jakby, wiesz, te wszystkie rozgałęzienia i zależności pomiędzy tymi programami u mojego rozmówcy. I teraz, wiesz, próbuję to... A strach z tobą rozmawiać. Próbuję to coś, wiesz, przełożyć na język, który jest zrozumiały, bo to jest, wiesz, kolejny aspekt umysłu. Umysł sobie potrafi wyobrazić tylko to, do czego ma już zasoby. Nie umiemy sobie wyobrazić wyższego poziomu świadomości, niż mamy w danej chwili. Możemy sobie tylko wyobrażać na bazie klocków, które już tam w głowie mamy. I teraz, wiesz... Umysł nie działa na zasadzie takich, że są po prostu jakby takie linie, nie? Wspomnienie, efekt. Tylko graficznie to bardziej wygląda jak korzenie drzewa. Mhm. Czyli różne programy, różne gałęzie wpływają na różne większe programy. Przykładowo, poczucie własnej wartości to nie jest jeden program. No. Tylko to jest setki różnych programów w różnych kontekstach, które my z perspektywy psychologii nazywamy pewnością siebie czy poczuciem własnej wartości. Co innego na przykład jest, nie wiem, z lękiem przed wysokością. To jest zwykle rzecz, którą możesz odłączyć tak. To jest jedna sesja i masz z głowy. Bo jakiś konkretny event w dzieciństwie nauczył cię bać się wysokości. Przykład. Klientka kiedyś miała klientka z lękiem wysokości. Regresja nas zaprowadziła do wspomnienia, jak miała dosłownie kilka latek, czy w ogóle rok i parę miesięcy. I w jakiś dziwny sposób to dziecko weszło na parapet, a było otwarte okno. I dziewczynka, wiesz, z ciekawości po prostu patrzyła sobie w dół, co się dzieje. Nie, bez żadnego lęku, po prostu sobie doświadczała i się uczyła. I jej matka wpadła do pokoju, jak to zobaczyła, to dostała zawału. Zaczęła wrzeszczeć, krzyczeć, szarpnęła to, wiesz, to dziecko, nie? Straciła totalnie kontrolę nad sobą. I to dziecko się wystraszyło nie wysokości, tylko reakcji mamy. I skojarzyło, że jak jest wysokość, to mama dostaje pierdolca. Nie? No tak. I ten program cały czas funkcjonował. I wiesz, to jest program, który sobie może tak odłączyć, nie? Tego typu rzeczy. Na przykład, nie wiem, pewność siebie to nie jest kwestia jednej sesji. Bo to jest wiele różnych programów działających z różnej perspektywy. I teraz za tym wchodzi jeszcze kolejna warstwa, gdzie odpowiedzi udzielił mi, wiesz, dopiero rozwój duchowy, tak to sobie roboczo nazwijmy. Bo teraz zobacz, jeżeli naszym zadaniem tutaj jest doświadczać i my tutaj przychodzimy po to, żeby nasz duch, nasza dusza, czy jakkolwiek chcemy to nazywać, wybrała sobie pewne doświadczenia i dobrze wiemy, gdzie wchodzimy, w jaką rodzinę wchodzimy, w jaki kontekst w ogóle wchodzimy i tak dalej, to jest za tym jakiegoś rodzaju, wiesz, nie wiem, można nazwać boskim planem, możesz to nazwać przeznaczeniem, wiesz, dużo religii w różny sposób do tego podchodziło, czy różnych systemów. I to się też łączy z intuicją, która była takim właśnie elementem, takim missing link w tym wszystkim. Bo ja zauważyłem, że na sesjach, kiedy prowadzę, wiesz, prowadzę sesję, to tak naprawdę nie ja robię ten proces, tylko zawsze, jakby kiedy ty jesteś w transie i chcemy coś przepracować, to twoja podświadomość zabiera nas dokładnie, wiesz, w te miejsca, w które powinieneś trafić. Ten ciąg tych wspomnień jest ułożony zawsze perfekcyjnie. I to nie chodzi o chronologię. To często jest niechronologiczne, ale jest, wiesz, na przykład wspomnienie A, które daje ci kontekst do wspomnienia C, w międzyczasie robisz wspomnienie B i to wszystko w połączeniu w tej kolejności sprawia, że D jest zupełnie jasne i rozwiązujesz dany problem. I wiesz, to nie jest coś, co ja wybieram, nie? Że wiesz, idźmy najpierw do tego, wspomnę potem do tego, tylko to twój umysł robi. Nie? Ty wiesz sam, czujesz, na które wspomnienia trzeba zwrócić uwagę. Wiesz, jak zastanawiałem, skąd to się bierze? Czemu? No to jest dokładnie tak, jakby twój system, który ma problem, wiedział, jak ten problem rozwiązać. Intrygujące.
Więc wiesz, jakby tu jest taki trochę, wiesz, jakby zgrzyt jest, nie? No bo to czemu masz problem, skoro wiesz, jak go rozwiązać? No właśnie. I zdajesz sobie w pełni sprawę, że to jest problem, wiesz, jak to działa. No właśnie, nie? Co jest? Nie? Jedyne wytłumaczenie, które mi tutaj przychodzi, które gdzieś tam spójne z moim, wiesz, czuciem, z moimi doświadczeniami, to jest to, że przez pryzmat tych doświadczeń, przez pryzmat tych problemów, akurat twoja, wiesz, wędrówka duszy, czy twoje to aktualne wcielenie dostarcza ci takich doświadczeń, których potrzebujesz. I ja tak naprawdę nie rozwiązuję żadnego problemu z klientem. Tylko klient po prostu z tej perspektywy musiał pewnych rzeczy doświadczyć. I problemy, może inaczej, cały ból, wszystkie problemy, całe tarcie, które się pojawia w życiu, jest bodźcem, który sprawia, że musisz szukać głębiej i dowiadywać się, jak rzeczy działają. Bo gdyby cię nie bolało, gdyby nie tarło, gdybyś nie miał pewnych przekonań, lęków, schematów, to nie miałbyś potrzeby się rozwijać. No tak. I tak ta rzeczywistość jest generalnie zbudowana i na tym polega cały ten dualizm, nie? Że chcesz iść do tego, co przyjemne, a uciekać od tego, co nieprzyjemne. Ale słusznie tutaj buddyzm zaznacza, że ból, że to, co nieprzyjemne, nie? Lęki to jest jedynie pamięć bólu, a tak. Pragnienia to jest jedynie pamięć przyjemności. Ale ten system jest tak, widzisz, ułożony, że zestaw twoich pragnień i lęków prowadzi cię bezbłędnie przez twoją ścieżkę ducha. Czyli dostarcza ci dokładnie tych doświadczeń, których potrzebujesz. Jednym z nich po drodze może być na przykład, wiesz, hipnoza, nie? A wiesz, a to jest też takie ciekawe, bo często jest tak, że na przykład ludzie mają jakieś doświadczenia, przerabiają je w kółko i w kółko i w kółko i popadają w taki, wiesz, marazm, nie? Nie potrafią sobie sami z tym poradzić i nie każdy wpadnie na to, żeby na przykład zgłosić się na przykład do ciebie, czy pójść na hipnozę, tak dalej, i tak dalej. No i teraz pytanie, czy ludzie są w stanie w jakikolwiek sposób sami poradzić z takim błędnym kołem, w które wpadają? Jakie jest twoje zdanie na ten temat? Czy wiesz, wiedząc, jak działa twój umysł, w jaki sposób pracować z samym sobą, tak. I nie wiem, czy wiesz, czy umiejętność zaglądania w siebie to jest coś, co my zapomnieliśmy, czy to jest coś, co my mamy dopiero odkryć jako gatunek, ale znowu to jest coś, co kiedy już zaczynasz to robić, to zaczyna to być dla ciebie tak naturalne, jak chodzenie czy mówienie. Bo idąc tą metodyką, może inaczej, powiem ci, jak wygląda w ogóle cały system, żeby to miało, no wiesz, żeby to miało taki większy sens. Powiedzmy, że przychodzisz do mnie z prokrastynacją, tak? Nie wiem, chcesz na przykład komponować muzykę, ale zaczynasz grać w chuja, nie? Zamiast grać w gitarę, nie? I ja chcę najpierw, żebyś, wiesz, po wejściu w trans, w ten specyficzny stan połączenia ze sobą tak naprawdę, stan, w którym świat wewnętrzny wydaje się być bardziej realny niż ten wewnętrzny, albo gdzie twoja uwaga jest bardziej skupiona na świecie twoich myśli, wyobraźni i tak dalej, niż na bodźcach z zewnątrz, tak? To jest trans tak naprawdę. Kiedy wejdziemy w trans, to ja chcę, żebyś zwizualizował sobie ten moment. Wiesz, że powinieneś wziąć tą gitarę, że chcesz, że to dla ciebie dobre, że sprawia ci tam przyjemność, ale sięgasz po telefon albo po prostu mówisz, że jeszcze zrobisz kawę, że nie wiem, pójdziesz jeszcze do toalety, zapalisz se fajka, zaraz się za to zabierzesz, nie? Czujesz opór, żeby chwycić tą gitarę. Ja chcę najpierw umiejscowić ten opór w twoim ciele, nie? Czyli gdzie to czujesz, że nie możesz sięgnąć po tą gitarę? Gdzieś to w ciele będzie. I powiedzmy, że pojawia się na twoim splocie słonecznym napięcie. No, tu to czuję, coś tu jest takiego, nie? Nadajemy temu kształt, nadajemy temu jakąś formę, żeby, wiesz, umysł miał jakiś, wiesz, punkt odniesienia i sprawdzamy, co to są w ogóle za emocje, nie? Bo za wszystkim się zawsze kryje jakaś emocja, nie? I teraz może się okazać, że jest tutaj na przykład jakiś lęk, albo jakiś smutek, albo jakiś żal. I to jest dla nas punkt odniesienia do pracy. My teraz możemy, dzięki temu procesowi w hipnozie, poprosić twój umysł, żeby zabrał nas do prawdziwej, pierwotnej przyczyny, skąd na przykład ten lęk się tutaj pojawił, który dzisiaj manifestuje się w momencie, kiedy chcesz sięgnąć po gitarę. I idziemy do wspomnienia. Na przykład w wieku tam paru lat, kiedy się wydarzyło coś. Już teraz, wiesz, nie chcę wymyślić, nie? I zaczynasz widzieć, że na przykład nie chcesz sięgnąć po gitarę, bo kiedyś jak na muzyce, nie wiem, grałeś na cymbałkach, to zostałeś niedoceniony, nie? I tworzenie muzyki skojarzyło ci się po prostu z ryzykiem oceny, nie?
Tylko czy wiesz, czy ten Bartek faktycznie był chujowym muzykiem wtedy? Nie, może na przykład nie wiedział, co to jest gamma, nie? Więc siadasz z tym Bartkiem w tym wspomnieniu i pokazujesz, zobacz Bartuś, nie? Podoba ci się ta melodyjka? No tak. A chciałbyś taką umieć zagrać? No tak, to zobacz. Graj tylko na przykład po czarnych, nie? Bo to jest gamma, nie? Po czarnych klawiszach, a nie po białych. Zobacz, jakie to proste, fajne, nie? Okej. To słuchaj, wymyśl parę melodii. A wiesz, że to jest ciekawe, że o tym wspominasz, dlatego że jak byłem dzieckiem, byłem mały, bardzo chciałem iść do szkoły muzycznej na gitarę. No ale, wiesz, poszedłem na egzamin i to były takie czasy, że właśnie ten egzamin wyglądał tak, że trzeba było zaśpiewać piosenkę, wiesz, jakieś takie pierdolenie, nie? Takie stare podejście, które tak naprawdę niczego nie obrazuje. Totalnie. I tam usłyszałem, że no, ponieważ nie umiałem ładnie zaśpiewać piosenki w laskotek na płotek, to nie mam słuchu. Kumasz, nie? Tak. I wiesz, i być może jest to na przykład powodem, dla którego ja później na 10 lat na przykład porzuciłem muzykę. Wiesz, bo to jest ciekawe, że o tym wspominasz, wiesz. A później się okazało nagle, że ja, wiesz, zrobiłem jakieś tam swoje materiały, płytę i tak dalej, i tak dalej, i że komponuję muzykę, idzie mi to świetnie i w ogóle nie ma problemu ze słuchem, nie? Ale ten przykład, który podałeś, jest jakby strzałem w dziesiątkę dla mnie, wiesz, w ogóle tak, no, mega interesujący to jest. A powiedz mi, jak u ciebie to wygląda, jeżeli na przykład ktoś miał jakiś taki naprawdę przejebany problem, co nie? Taki jakiś, nie wiem, mega, mega zasiedziały. Jak długo pracowałeś z kimś, żeby kogoś wyprowadzić z czegoś, z jakiejś takiej ciemnej dupy? Co i różnie, co człowiek to historia. Bo czasami jest tak, że totalnie przejebany problem okazuje się być bardzo prostym problemem swojego źródła. A czasami bardzo niewinny problem to jest otworzenie puszki Pandory. Nie? Bo kto w ogóle ocenia, czy coś jest przejebane, czy coś jest nieprzejebane? No tak. Powiem ci tak. Wszystkie problemy tak naprawdę mają jedno źródło. Brak miłości. Z tego wychodzi wszystko. To jest bardzo proste. Ale w życiu ludzkim przybiera bardzo skomplikowane formy, których odkodowanie czasami zajmuje, wiesz, naprawdę dużo czasu. Nie wiem, najwięcej sesji, takiej najdłuższą współpracę, jaką miałem, to są raczej zakresy 10, 12, 13 sesji. I to się bardzo rzadko zdarzało i to nie było to, że my 10 sesji pracowaliśmy nad jednym problemem, tylko to były osoby, które, wiesz, jak już zrobiły jedną rzecz, no kurde, jeszcze to chcę zrobić. Kumam. I znowu jest pytanie, wiesz, co nazwiemy problemem, jak klasyfikujemy jeden problem? Bo możesz powiedzieć, że przychodzisz do mnie z jednym problemem z poczuciem własnej wartości. To może być 10 różnych problemów, które ty nazywasz poczuciem własnej wartości. Bo to mogą być różne tematy, lęk przed oceną, lęk przed odrzuceniem, różne przekonania i tak dalej. Wiesz, tysiąc różnych rzeczy, które się składają. Więc wiesz, taka klasyfikacja jest trudna do wprowadzenia. Aczkolwiek umysł kocha klasyfikację i z tego, wiesz, wychodzi to pytanie, nie? Bo jeżeli możesz coś policzyć, jeżeli możesz czemuś nadać wartości i ułożyć to w jakiejś skali, w punkcie odniesienia, to umysł się czuje bezpiecznie. Nie? No tak. I to też jest pewna pułapka umysłu, bo łatwo jest tutaj wpaść w pewne generalizacje, uogólnienia i uproszczenia, które rodzą albo wynikają, zależy, z różnych znowu doświadczeń, z różnych przekonań i tak dalej, nie? A jak to twoimi oczami, jak ty postrzegasz temat stref w ogóle komfortu? Bo tak jak na początku wspomniałeś, że się dużo mówi o strefach komfortu, tak dalej, tak dalej, no ale jest coś takiego jak strefa komfortu, że ludzie się boją przekroczyć jakiś tam próg. No pula twoich doświadczeń z przeszłości to jest strefa komfortu. I uważasz, że powinno się to przełamywać, jeżeli chcemy iść naprawdę do przodu? Znaczy, może inaczej, słuchaj. Co jest komfortowego w siedzeniu na kanapie i nie robieniu niczego ze świadomością, że przepierdalasz sobie życie? To jest komfortowe? To zależy od poziomu świadomości, wiesz. Bo są ludzie, którzy tak żyją, no ale z kolei ludzie, którzy się do ciebie zgłaszają z problemem, mają świadomość tego, że to nie jest wyjście. Ale to czekaj, to komfortowe jest, jak na przykład ktoś taki siedzi i napierdala na przykład na cały świat, że jego życie wygląda tak, a nie inaczej i tak dalej. To jest komfortowe? No nie, no bo ten człowiek siedzi i się jak napierdala. No przeziemuje się źle w życiu, tak? No tak. No to, jak, to jest siedzenie w jakiej strefie komfortu? No to jest dobre pytanie, bardzo dobre pytanie. Wiesz, mi strefa komfortu totalnie jakby nie leżała, nie? Bo wiesz,
usłyszałem parę razy, na przykład jak wiesz, jak sobie kiedyś sam ze sobą nie rodziłem i tak dalej, te wszystkie sytuacje, które mnie doprowadziły do rozkminienia tego, jak to działa, to wiesz, ja się nie czułem wcale komfortowo z tym, że nie robię rzeczy. To nie było dla mnie komfortowe znowu spojrzeć w lustro i nazwać siebie śmieciem. Nie? Więc mówię, jaka to jest strefa komfortu, o co tu kurwa chodzi, nie? Co strefa komfortu polega na tym, żeby no się tak, nie no, to jest męczyć? No tak, to masz rację, to jest paradoks. A wiesz, że nie spojrzano to w ten sposób? No to jest paradoks, masz rację. Ja to nazywam strefą bezpieczeństwa. Bezpieczeństwo nie musi być komfortowe dla ciebie, ma być bezpieczne. No i jest oparte na twoich doświadczeniach, na programach, które są pewnie nieaktualne. Ale które są znane i cię trzymają gdzieś tam w ciemnej dupie, nie? No. No, mega interesujące podejście, muszę ci powiedzieć, bo no to jest właśnie jeden z takich powodów, dla których, tak wiesz, zwróciłem też na was uwagę, bo sposób, w jaki ty do tego podchodzisz, jest taki totalnie od. Bo ja na przykład byłem gdzieś tam u hipnoterapeuty w Anglii, jeździłem, nie, tak dalej, i tak dalej. Nigdy nie zagłębiałem się z nim w ogóle, wiesz, te tematy, czy jego światopogląd, nie. Mi hipnoterapia pomogła, każdemu tam polecam hipnoterapię, za każdym razem, bo to jest mega narzędzie, ale wiesz, właśnie jakby twój sposób patrzenia na to jest też taki trochę kurwa rebeliancki, co nie? Bo tak jakby kwestionujesz niektóre sprawy, które powszechnie uznaje się za standard, nie? Jak to w ogóle, wiesz, no tak, mówisz, masz analityczny umysł, doprowadziło cię do różnego rodzaju wniosków, no a później jak zacząłeś pracować z klientami, nie bałeś się tego wdrażać? Znaczy inaczej, mnie tutaj prowadziło w tym wszystkim czucie. Wszystkie te rzeczy, o których mówię, one wynikają z mojego doświadczenia albo mojej pracy w transie, albo pracy w transie z różnymi ludźmi. Bo ja wierzę w to, że miarą prawdy jest efekt. Ja bardzo wierzę, ja bardzo szanuję wszystkie, wiesz, teorie i tak dalej, to jest, wiesz, to jest dorobek, na którym wszyscy mniej lub bardziej świadomie bazujemy. Ja, wiesz, nikogo nie chcę obalać ani w opozycji do nikogo stawać, tylko zawsze mi zależy na tym, żeby zadawać ciągle pytania. Nie po to, żeby kogoś zdyskredytować, tylko po to, żeby skorzystać z tego, co zostało wypracowane i wejść jeszcze głębiej. I jeszcze głębiej, nie? Czyli popychasz cały czas, wiesz, granice. Tak, astrolog by powiedział, że to dlatego, że mam, wiesz, w księżycu skorpiona, nie? Że chcę wyciągać na wierzch, nie? To, co jest, wiesz. A może to być też po prostu mój wrodzony sceptycyzm i taki raczej buntowniczy charakter, nie? Więc wiesz, ja... A masz w księżycu skorpiona? Tak. Ja też. No. Dlatego jesteśmy szamanami. Może być. No. Także czekaj, bo zgubiłem teraz wątek, nie? Czy nie bałem się tego wdrażać? Jak byłem w czuciu, to nigdy się nie bałem wdrażać rzeczy. Nie? Jak to było intuicyjne. Te rzeczy zawsze mi wychodziły w trakcie sesji. Czyli to znowu się, wiesz, sprowadza do tego, że wszystkie odpowiedzi w sobie masz. Na wszystkie pytania. Tak. Tam już wszystko jest. Jak pozwalasz temu płynąć, to się okazuje, że wiesz, że się uczysz pewnych rzeczy, odkrywasz pewne rzeczy, potem otwierasz jakąś książkę, na przykład uznanego autora i patrzysz, kurwa, nie wiedziałem o tym, zdążyłem tego doświadczyć, ten gość pisze o tym samym, nie? Jest wow, nie? A czasami wpadasz na pewne rzeczy, których nie kojarzysz, żeby gdziekolwiek, cokolwiek ktoś, wiesz, o tym pisał czy mówił, ale ci działa, nie? I ja do tego tak podchodzę. Dopóki to działa, to jest to dla mnie prawdziwe, nie? I teraz, wiesz, można to znowu na tysiąc różnych sposobów wyjaśnić, czemu to działa. Nawet jeżeli nazwasz to placebo, to nadal co z tego, że to placebo, skoro masz efekt? No tak, no to nie ma żadnego znaczenia. Przecież my to robimy po to, żeby mieć efekt, a nie po to, żeby mieć rację, nie? No tak. Logicznie. Jak cię coś boli, to chcesz, żeby cię przestało boleć. Niezależnie od tego, czy zadziałała substancja chemiczna, czy terapia, czy to, że po prostu wierzyłeś, że cię nie boli, nie? To jest, wiesz, mega, mega interesujący w ogóle, wiesz, mechanizm, nie? Długo już się tym zajmujesz? Takim przeprogramowywaniem syntaksa? Wiesz co, ja to zacząłem od sportu. Tak naprawdę zacząłem, wiesz, pracować pod kątem sportowym parę lat temu. Bo inaczej od początku swojej, że tak powiem, kariery, czyli w wieku 21 lat, jak mnie wyrzucili z pierwszej poważnej pracy, to uznałem, że już nie będę nigdzie pracował, nie, że założę swoją firmę. Swój chłop. Tak. Byłem wtedy, wiesz, trójboistą i zdecydowałem, że swojego bloga o trójboju przekształcę w firmę. Nie? Że stworzę najsilniejszą drużynę trójboju na świecie, na najbardziej znaną, wiesz, szkołę przygotowania siłowego do sportu na świecie i generalnie będzie, wiesz, American Dream, nie? Oczywiście się rozbiłem o ścianę,
Rozbiję się o ścianę, to w ogóle, wiesz, osobny wątek, ale bardzo szybko zauważyłem, że nie ma znaczenia tak naprawdę aż takiego, co ci zawodnicy robią na siłowni, tylko ma znaczenie to, z jakim oni mindsetem jadą na zawody. Bo mistrzem siłowni jest może być każdy, ale widziałem wielokrotnie chłopów, którzy, wiesz, mega agresją i pewnością siebie buchali na treningu, a jechali na zawody i zaczynali odwalać totalną manianę. Tak jakby się kurczyli w jednym momencie. Stres ich zjadał. Tak. A ja, wiesz, znowu analityka. O co tu chodzi? Bo wiesz, dlaczego? Trójbój jest zajebiście prostym sportem. Masz zrobić przysiad, masz wycisnąć sztangę i masz zrobić martwy ciąg. I teraz w trójboju generalnie jest tak, że dokładnie na tych samych sztangach, obciążeniach i stojakach robisz na treningu i na zawodach. I na treningu i na zawodach robisz też tak zwane jedynki, czyli jedno powtórzenie. Czyli idziesz na siłownię, masz do zrobienia przysiad i jedziesz na zawody i masz do zrobienia przysiad i to jest kurwa dokładnie ten sam przysiad do zrobienia. Masz ten sam sprzęt, te same krążki, masz te same ubrania na sobie, bo trenujesz w tych samych butach, w tych samym stroju, na który jedziesz na zawody. Nie różni się nic. A jednak poza na zawodach? Poza tym, że siedzi trzech sędziów na zawodach, jacyś tam ludzie, też nie tłumy, bo to jest niszowy sport, i to, że my żeśmy się umówili społecznie, że zawody są ważniejsze niż trening. Bo na zawodach dostajesz kawałek blachy i tytuł i możesz się tym legitymować. Czyli przypisaliśmy subiektywnie wartość do czegoś, co nie ma żadnej wartości. No tak. Nie? Masz dyplomik, gdzie układ różnych symboli świadczy o tym, że jesteś kimś i blacha, na której układ symboli i symbolika koloru tej blachy świadczy o tym, że jesteś kimś albo nie jesteś. Mhm. Nie? Czemu się tak dzieje? No właśnie. Ja sobie zadawałem to pytanie, o co tu kurwa chodzi? Nie? Przecież to jest nielogiczne znowu, nie? Z perspektywy, wiesz, obserwatora. Przecież nie zmieniają się warunki. Nie? No tak. I okazuje się, że wiesz, że inaczej. To mnie też częściowo doprowadziło do tego, co mówiliśmy wcześniej, nie? Czyli to jest inny bodziec, a inny bodziec odpala inne programy w twoim umyśle podświadomym i odpala inne emocje. Trzeba zobaczyć, z czego to wynika. Bo się znowu okazuje, że to zwykle jest kilkuletni chłopiec czy dziewczynka, którzy czegoś doświadczyli i dlatego na przykład w dniu zawodów jest, wiesz, jest dupa. To mnie doprowadziło do takiego przykładu, sobie zbudowałem, który opowiadam, wiesz, sportowcom. Nie? Powiedzmy, że masz deskę, nie? Masz pokój. Pokój ma 5 metrów, w tym pokoju leży deska, jest długa deska, jest tak szeroka, że możesz iść dwoma stopami i bawisz się w grę taką, jak się za dzieciaka bawiło, podłoga to lawa. No. Czyli nie możesz dotknąć podłogi, musisz iść po desce. Tak. Czy to jest trudne zadanie? No nie. No nie, możesz, kurde, nie wiem, żonglować sobie, możesz iść z zamkniętymi oczami, możesz skakać na jednej nodze z zamkniętymi oczami i nie dotkniesz tej ziemi, jest proste. No, no ale w umyśle jest ta świadomość, że tej lawy nie ma, nie? No i właśnie, teraz przenieśmy tą deskę nad urwisko 100-metrowe. Deska jest taka sama, załóżmy, że jest dalej tak samo sztywna i że nie ma wiatru. Ale masz 100 metrów w dół pod sobą. Czy nadal to jest proste zadanie, żeby przejść nie, po tej desce? Nie, już od razu automatycznie mi w głowie się przeskoczyło, że miał problem przejść. No nie? Właśnie, ale czemu? Przecież zadanie się nie zmieniło. Dlaczego, skoro kiedy idziesz przez pokój, to nie ma ryzyka, że dotkniesz tej podłogi i możesz robić to z zamkniętymi oczami i nawet, kurde, nie pomyślisz o tym, że możesz zejść z tej deski, to czemu sobie uwaliłeś w głowie, że jak jesteś nad urwiskiem, to już jest ryzyko, że wejdziesz z deski i że umrzesz? No właśnie. To jest, jak się mówi, iluzoryczne ryzyko. Jego tak naprawdę tam nie ma. Tak, możesz stracić życie, ale musiałbyś wejść z deski, co jest niemożliwe. No tak, czyli tak zwany strach przed zmianami, nie? Który jest abstrakcyjny też. To jest, wiesz, zdanie sobie z tego sprawy pozwala na przykład chłopakom od parkoura zawisnąć na jednej ręce na dźwigu, na żurawiu 200 metrów nad ziemią. No tak, ja bo skoro on to robi na 2 metrach na sali gimnastycznej i może tak wisieć 8 minut, to czemu miałoby być ryzyko, że ta ręka mu nie wytrzyma, jak wisi 200 metrów na ziemi? Ale wiesz, to jest też taki switch, który no nie każdy łatwo sobie może przestawić. Nie? No nie, bo to nie jest coś, co możesz sobie przestawić decyzją, ale wiesz, uświadomienie sobie tego, po spojrzeniu to z boku i rozłożenie sytuacji na czynniki pierwsze, daje ci w ogóle świadomość tego, że być może nie wszystko działa tak, jak powinno działać, albo że jest jakieś drugie dno pod tym wszystkim. Wiesz, zaczynasz właśnie poznawać siebie, zaczynasz widzieć, jak ty funkcjonujesz, że widzisz ryzyko tam, gdzie go nie ma. Nie? Bo wkręciłeś sobie, ja to nazywam subiektywną skalą ważności.
I to samo jest właśnie, kiedy trójboista jedzie w treningu na zawody, to samo, kiedy parkurowiec chce zacząć na dużych wysokościach robić swoje wyczyny i to samo jest, kiedy człowiek w rozmów ze znajomymi przechodzi na kanał na YouTube, nie? I mówi do tłumu. Mhm. Wiesz, to jest to właśnie to subiektywne przypisywanie ważności do rzeczy. A my jesteśmy warunkowani, że jak coś jest ważne, to trzeba się tego bać. Przecież zobacz, co się dzieje w szkole. Odpowiedzi na lekcji to nie jest to samo, co sprawdzian semestralny. No tak. Od którego, kurwa, zależy twoje życie. Całe życie. Nie? Zobacz, to jest warunkowanie. Nie? I wiesz, jak... Jest straszenie czarnym ludem, nie sprawdzian. Jak ci wszyscy, wiesz, coachowie i trenerzy mówią o tym, że ograniczenia wszystkie są w głowie, to jest fakt. Tylko trzeba zrozumieć, co to znaczy. Jak Tony Robbins mówi o tym, że w tobie uśpiony gigant, to on ma rację, ale dla mnie to było coachingowe pierdolenie, dopóki nie zobaczyłem, jak to działa, co to znaczy, że tam jest gigant. I kolejnym takim w ogóle niesamowitym doświadczeniem, jeżeli chodzi o hipnozę, to było w ogóle mój pierwszy kontakt z hipnozą, to była hipnoza sportowa. W ogromnym skrócie, człowiek, z którym wtedy współpracowałem, który mi to pokazał, przygotował dla mnie podosobowość, czyli wcieliłem się w mojego ulubionego zawodnika, w Chucka Vogelpola. Nie? Okay. I nauczył mnie, jak to odpalać na kotwicę, nie? Czyli na gest. Jak ja wchodziłem w stan Chuck Vogelpol, nie? To ja wchodziłem jako totalna po prostu maszyna do zabijania i do agresji, nie? Po prostu patrzyłem przez, wiesz, jak w Warcraftie był zew krwi, nie? Wiesz, po prostu przez czerwoną, wiesz, poświatę, nie? I... ja nie wiedziałem, co to jest lęk, ja nie wiedziałem, co to znaczy bać się ciężaru, nie? Wchodziłem jak zwierzę w sztangę. I znowu rozkminiłem to na czynniki pierwsze. Co tu się właściwie wydarzyło? Czy ja mogę stać się kimś innym? Kurwa nie, ale mogę się stać wizją kogoś. Przecież ja nie wiem, jak to jest być Chuckiem Vogelpolem, nie? No tak. Ale mogę sobie wyobrazić, bo patrząc na tego gościa, zawsze widziałem w nim czystą agresję i stuprocentową pewność siebie. I teraz ty, czy ja się nim stałem? Czy ugrałeś wzorzec? Czy tylko użyłem tego, co miałem? Przecież to moje ciało i to mój umysł się nagle czuły inaczej pod wpływem tego, że sobie nauczyłem się wizualizować, że się staje tym człowiekiem, że się w niego morfuje. To jest ten uśpiony gigant. I to jest niezły bajer. To, co umiesz sobie wyobrazić, to już tobie jest. Jeżeli umiesz sobie wyobrazić siebie w 100% produktywnego, to ty już to masz. Ty nie musisz niczego dodatkowego robić. Nie musisz, jakby, wiesz, trenować się w tej produktywności, to już masz tą produktywność. Po prostu to, dlaczego nie jesteś w 100% produktywny, to są albo twoje lęki, które cię blokują, czy twoje przekonania, schematy, czy jakieś wspomnienia, które ci jakby zaciągają ręczny, nie? Albo nie występuje odpowiedni bodziec, żeby cię do tego poziomu wystymulować. No to jest, wiesz, ciekawe, że mówisz o sporcie, dlatego że my z żoną ostatnio jesteśmy... Właściwie bardziej moja żona jest fanką tenisa, wiesz. No i tak. Jest taki tenisista Nick Kyrgios, który jest świetnym tenisistą, ale jak zaczyna przegrywać, to traci kontrolę w ogóle, nie? W ogóle traci fokus i przegrywa po prostu, wiesz, jak zaczyna przegrywać, to przegrywa, nie? I pretensje zawsze zwala na trenera i swoją dziewczynę, że nie za bardzo mu klaszczą, nie? A z kolei jest nasza Iga Świątek, która może przegrywać nie wiem, pierwszy set, połowę drugiego setu, ale ona ma cały czas taki mindset ustawiony, że ją to w ogóle nie ją to w ogóle wali. Totalnie ją wynik wali. Ona jest skupiona na zadaniu, co nie? Jest totalnie sfokusowana na tym. I to jest właśnie to dokładnie, o czym mówisz, nie? Wiesz, i jest tak, że ona potrafi przegrywać pół meczu i później nagle jeb, wygrywa cały mecz, co nie? I wiesz, jest numer jeden, nie? To jest mega interesujące, mega intrygujące. To są programy, nie? Bo wiesz, u tego gościa może się na przykład kryć za tym wszystkim to, że kiedy przegrywa, to jest jakieś skojarzenie z tym, nie? Że na przykład wtedy może być na przykład jakiś program jest w tym niedostatecznie dobry, który jest mega częsty u sportowców, nie? Który się właśnie odpala w momencie, kiedy na przykład przegrywa i tak dalej, nie? I w momencie, w którym mu się odpala ta rana, to traci nad sobą kontrolę, bo system działa właśnie w ten sposób, że jak wchodzą odpowiednio w silne emocje, to podświadomość przejmuje kontrolę nad tobą.
I to jest system, który na przykład może uratować życie. Jak wylatuje na ciebie ciężarówka zza rogu, to ty nie robisz sobie listy za i przeciw, żeby wiesz, uskoczyć albo zostać. Mam w prawo czy pod spód zanurkować. Nie rozkminiasz tego, tylko podświadomość przejmuje kontrolę i odruch cię po prostu wyrzuca spod tej ciężarówki. Nie? Ratuje ci życie. Bo się pojawiły emocje. Nie? Lęk. Umrę. Decyzja natychmiastowa. I to samo jest tu, jak dochodzi do odpowiednio silnych emocji, czy na przykład, wiesz, subiektywna skala ważności to wszystko na sile. Jeżeli to nie jest trening, a to jest, wiesz, Wembley, to tutaj wszystkie emocje są podkręcone w górę. I od któregoś momentu emocje przejmują kontrolę, w sensie podświadome programy przejmują całkowitą kontrolę, nie? To też jest to, co ludzie często, wiesz, dają jako benefity medytacji, nie? Żeby się tonizować, bo im bardziej jesteś stonizowany, to tym więcej masz nad sobą kontroli. Im bardziej jesteś w emocjach, tym bardziej twoje podświadome schematy mają nad twoją kontrolę. Emocje bardzo potrafią człowieka porobić, nie? No. I przejąć kontrolę. I w większości przypadków reagujemy bardzo emocjonalnie na różne rzeczy i sytuacje i tak dalej, nie? I to jest właśnie też taka część, wiesz, poznanie samego siebie. Właśnie to jest to poszerzanie świadomości, o którym mówisz. Czemu reagujesz emocjonalnie? No właśnie, to jest to pytanie. No właśnie. Bo masz jakiś punkt odniesienia, nie? Bo masz jakieś doświadczenia, w których coś ci się wydarzyło. I dlatego masz emocje, które mają za zadanie zmusić cię do czegoś, co jest według twojego systemu dla ciebie bezpieczne. A znowu może to bazować na czymś, co jest nieaktualne. No tak, bo mogło coś tam się wydarzyć. Jak widzisz, nie? Wszystkie te aspekty działania umysłu, one są tak naprawdę zajebiście logiczne. Wszystko ma swoje miejsce i funkcje. Jedynym problemem jest to, że operator tej maszyny nie został przeszkolony do tego, jak z tej maszyny korzystać. Ja to też zbudowałem do tego taką, wiesz, taką metaforę. Wiesz, to jest trochę tak, jakbyś wszedł do kabiny Jumbo Jetta i miał za zadanie przelecieć nad Atlantykiem. Wiesz, maszyna jest do tego zdolna, zaprojektowana do tego, nie? Ale jak tam wejdziesz, nie mając pojęcia, jak używać tej maszyny, to prawdopodobnie nawet się nie oderwiesz od pasa startowego. Jest tyle guzików, tyle konsol, i wiesz, nie ma żadnej instrukcji w tym kokpicie, jesteś tam po prostu wrzucony, a na przykład jedyna rada to jest, wiesz, to jest rada, wiesz, twojego wujasa, który siedzi tam z browarem pod tą maszyną, wiesz, swoją już dawno rozpierdolił, ci mówi, młody, najważniejsze jest, że musisz akurat tą wajchę nacisnąć, nie? Wuja ci mówi, nie? Mniej więcej tak wygląda życie, nie? No. I wchodzisz do tej kabiny i wiesz, czasami niektórym ludziom po prostu na zasadzie statystyki uda się powduszać odpowiednie rzeczy i pociągnąć wajchy w odpowiedniej kolejności i my nazywamy ich, wiesz, successful people, nie? Są ci, którzy są, wiesz, ci najlepsi, nie? Predysponowani. A większość się nie odrywa nawet od pasa startowego. A to nie jest kwestia tego, że ktoś ma lepszy samolot od ten, nie? Od drugiego, tylko kwestia tego, że nikt nam nie mówi, jak używać tego samolotu. Czasami ktoś ma trochę więcej tej wiedzy, czasami ktoś ma trochę mniej, czasami ktoś ma farta, nie? Ale wiesz, większość ludzi nieświadomie idzie przez życie i nieświadomie osiąga sukces, tak jak nieświadomie się ładuje w porażki. No tak. A my potem się uczymy porównywać do nich, nie? Wiesz, jak widzę na przykład tych napinaczy, wiesz, w rozwoju osobistym, nie? Że wiesz, wszystko jest kurwa kwestią decyzji, musisz siebie wymagać więcej. Ja tak zrobiłem Tak. Gówno zrobiłeś. Gówno, masz takie programy na poziomie podświadomym, które akurat na przykład sprawiają, że nie możesz przestać trzymać diety i napierdalać na siłowni, bo się czujesz niedostatecznie dobry. Teraz i gdybyś przestał... Teraz ja się podpisuję obiema ręcyma i nogami. I gdybyś przestał, to by było dla ciebie najbardziej niekomfortowe, nie? Bo by ten... Bo ten inaczej ucieczka przed bólem prowadzi cię na przykład do sukcesu, a nie twoje świadome decyzje. Po prostu inny układ programów, który się składa na to, co dla nas społecznie jest nazywane sukcesem. A na to wszystko nachodzi ego, które zaczyna się pompować na tym wszystkim i mówić, tak, ja zrobiłem, kurwa, ja jestem lepszy od ciebie, wiesz, ja podjąłem decyzję, ja się wziąłem w garść, nie? Kurwa, to nie jest takie proste, nie? To zaczyna być proste, jak widzisz, jak działa system. Ja dlatego, wiesz, ja dlatego mi nie zależy na tym, żeby jak najwięcej osób przyszło do mnie na sesję, tylko ja mam misję, żeby tego uczyć, bo wszystko, o czym mówię, jesteś w stanie się nauczyć robić sam. Dokładnie ta sama procedura, której ja używam do pracy na sesji, czy której używają, wiesz, ludzie, którzy w moim teamie pracują z ludźmi, nie, na sesji, to dokładnie tą samą procedurą możesz pójść samodzielnie. Bo wiesz, mi na szkoleniach z hipnozy i tak dalej mówili, że sam nie wejdziesz tak głęboko w regresję i nie zmienisz się, potrzebujesz kogoś. Ja mówię, taki wał, nie? Chodzi o to, żebym przychodził do ciebie na sesję.
Tak. Mówię, przecież to jest to, jak operuje nasz umysł. Hipnoza polega tylko na tym, że używasz mechanizmów, których twój umysł i tak używa. To nie jest nauczenie się czegoś nowego, to nie żadna nadprzyrodzona zdolność, to jest jedynie umiejętność. Tak się nauczyłeś ruszać ręką, tak samo się możesz nauczyć robić hipnozę. Tak samo jak się nauczyłeś, wiesz, jeździć na rowerze, to tak samo możesz się nauczyć robić hipnozę sam ze sobą. I to nie chodzi o fancy język, to nie chodzi o pewnie konstruowanie sugestii i tak dalej, na czym się najczęściej ludzie od hipnozy skupiają, nie? Tylko chodzi po prostu o to, w jaki sposób podróżować w głąb siebie. I wiesz, to jest taka moja mała misja. Chcę nauczyć jak najwięcej osób programować podświadomość. Bo wierzę, że to wszystko będzie dużo lepszym miejscem, przynajmniej z naszej dzisiejszej perspektywy, jeżeli ludzie się pouwalniają od swoich lęków, od swoich negatywnych przekonań, od tych, wiesz, totalnie zniszczonych obrazów siebie, nie? Wybacz, że cały system, jaki teraz jest na świecie, on bazuje na lęku. No tak. Na tym polega manipulacja. Jeżeli ja chcę ciebie zmanipulować, to ja muszę mieć czym manipulować. Każda technika manipulacji opiera się na odpalaniu w tobie programów. Najczęściej to są programy lękowe. Jeżeli ty się boisz na przykład sytuacji, nie wiem, na Ukrainie, czy sytuacji tej epidemiologicznej na świecie, tak, to ja mogę odpalić tobie ten lęk, czyli odpalam emocje i przypierdolić ci autorytetem, który powie ci, co z tym robić, i ty jesteś wtedy podatny na manipulację. Tak, 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 tak. I na tym opiera się cały system. Nie? A strach z kolei, słyszałem kiedyś takie fajne stwierdzenie i wiesz, i totalnie się z tym zgadzam, że strach w stadzie w ogóle generalnie rozsiewa się szybciej niż jakikolwiek wirus, jakakolwiek zaraza. Tak. Strach jest po prostu automatycznie wyłapywany. Jak jedna owca na przykład na końcu stada poczuje strach, to druga na drugim końcu stada automatycznie go też czuje, nie? Strach jest czymś, wiesz, właśnie... Bo szukamy ciągle punktów odniesień, szukamy ciągle tych patternów, schematów, tak działa umysł, nie? Tylko widzisz, kiedy patrzysz na siebie z boku, kiedy zdobywasz tą umiejętność zaglądania w głąb siebie, to zaczynasz być w stanie używać swojego umysłu jako narzędzia, a nie być jego więźniem. No właśnie. I to moim zdaniem daje hipnoza, nie? To moim zdaniem robi praca z podświadomością, to moim zdaniem robi trance work, nie? Praca w transie. Pozwala ci używać umysłu jako narzędzia. Wczoraj na przykład na swoim warsztacie o tym mówiłeś, nie? Że wiesz, używaj ego jako narzędzia, Tak, a nie bądź jego niewolnikiem. Mówimy o tym samym. Tak, nie? tak, tak. Tak samo jak sam fakt, że nie jesteś głosem w swojej głowie, nie? Jesteś Dokładnie. Tym, który słucha i obserwuje. Głos jest też narzędziem. Co więcej, narzędziem, które zostało nastrojone na pewną częstotliwość, albo na wewnętrznego krytyka, albo na wewnętrznego przyjaciela, przez twoje doświadczenia w przeszłości. Nie? To wszystko zostało gdzieś nastrojone i to wszystko jest zajebiście logiczne. Nie? Każde zachowanie jest logiczne. Ludzie często mówią, że emocje są nielogiczne, nie? Że możesz być albo logiczny, albo emocjonalny. Bullshit. Każda emocja jest w 100% logiczna. Może ci się wydawać nielogiczna, dopóki nie widzisz jakieś źródło tej emocji, czyli co się wydarzyło, że ty się tak czujesz. Wszystko jest logiczne. Wszystko jest ułożone i to bardzo fajnie ułożone, nie? I tak już mówiłem na początku, ja się zastanawiam, czy my zapomnieliśmy, jak to się robi, a może się dopiero zbliżamy do poziomu po prostu rozwoju, gdzie zaczynamy, wiesz, przestajemy być automatami, a zaczynamy przejmować kontrolę nad robotem. Może z wyższej perspektywy to jest tak wyreżyserowane, że kiedy cywilizacja się rodzi, to najpierw większość ma się dziać automatycznie. Kiedy jesteś na pewnym poziomie, dochodzi do ogólnego przebudzenia. Można to spojrzeć z tysiąca perspektyw. Tak, teraz jest era wodnika, odpowiednie ruchy, wiesz, wpływy ciał niebieskich. Nie? Może to było od początku tak zaprojektowane, że w tym momencie wystartowała cywilizacja, w którym akurat pewne wpływy i energie będą się kumulować i to jest odpowiedni moment, żeby świadomość się rodziła. Nie wiem tego wszystkiego, nie? Można sobie to zinterpretować na tysiąc różnych sposobów. Każdy będzie dorabiał, ale tak jak mówisz, w koniec końców liczy się efekt. Tak. Nie? Liczy się efekt. A powiedz mi, ja spotkałeś się w ogóle z czymś takim, że na przykład ktoś został zaprogramowany w prenatalu? Tak. Bardzo często. Bo to jest bardzo interesujący temat, wiesz, bo ludzie mało kojarzą w ogóle ten temat i sobie myślą, że zostali zaprogramowani na przykład przez społeczeństwo, ja szkołę, byłem zakodowany w prenatalu. Nie?
Jak to... Mogę się podzielić moim doświadczeniem. Bardzo jedna z moich pierwszych sesji hipnozy, jak w ogóle, wiesz, poszedłem na... Zafascynowany całym tym tematem, poszedłem na kurs taki zawodowy, nie? 100-godzinny indywidualnej pracy, taki, wiesz, konkret. I tam też musiałem przejść przez parę sesji hipnozy. Wtedy miałem duży problem na przykład, wiesz, z alkoholem czy z kokainą, nie? Mhm. I praca, może inaczej, żeby też dać kontekst. Nigdy nie używałem tego na co dzień. Nie byłem, wiesz, jakby takim, wiesz, alkoholikiem w tego słowa w znaczeniu, to co nam się kojarzy. Na co dzień nie miałem potrzeby, ale na przykład raz na tydzień, raz na dwa tygodnie potrafiłem, wiesz, uderzyć w melanż i mnie nie było 2-3 dni. Mimo, że nie chciałem tego robić, to po prostu zawsze się coś działo, że w to wpadłem i, wiesz, przewalałem pieniądze, przewalałem okazje i tak dalej. Strasznie na siebie wtedy patrzyłem, nie? Mhm. I zobaczyłem właśnie, wiesz, szansę w hipnozie. I jedna z sesji właśnie dotyczyła tego i regresja nas zaprowadziła do trzeciego miesiąca ciąży. Co ty dajesz? No. I w tym trzecim miesiącu ciąży jedyne co było, znaczy inaczej, wiesz, jak to się stało. Ten gość, który mnie uczył, on miał po prostu taką metodę regresji, że odliczał po kolei lata życia i odliczał kolejne miesiące, wiesz, miesiące ciąży, nie? Mhm. Z sugestią, że jeżeli tam się coś wydarzyło, co ma związek z tym programem, to twoja podświadomość ci to pokaże, zobaczysz to wspomnienie, nie? Mhm. No i doliczył do trzeciego miesiąca ciąży, a ja czuję lęk i ten lęk narasta. I to jest, kurwa, taki lęk, że ja go nigdy nie czułem w życiu, ale ja wiem, co to jest za lęk. To jest lęk przed śmiercią, nie? Ja się nigdy tak naprawdę nie bałem, że umrę, zdałem sprawę, bo to jest prawdziwy lęk przed śmiercią. Ja mówię, to przerażający lęk, nie? Mhm. I wiesz, interwencja polegała na tym, że po prostu tą emocję uwolniliśmy z systemu, tak, żeby ona już tam nie była, tego lęku przed śmiercią, ale nie byłem w stanie zobaczyć, co się wydarzyło. Pojechałem do mojej mamy, nie? Mhm. Ja mówię, mamo, czy ty pamiętasz, co się działo w trzecim miesiącu ciąży? No. I już są nerwy, nie? I kurwa, skąd te nerwy, nie? A dlaczego pytasz, nie? Wysłuchaj, byłem na sesji hipnozy, nie? To działa tak, a tak. Szukaliśmy rozwiązania dla tego, a tego. I poczułem w trzecim miesiącu lęk przed śmiercią. Czy tam się coś mogło dziać? Czy mówię, że jako płód mogłem się bać śmierci? Albo może ty się bałaś śmierci? Co to jest, nie? A moja mama we łzy, nie? Zaczyna płakać. No. Ja mówię, co tam się wydarzyło, nie? No i mi mówi, że mój ojciec wtedy bardzo mocno naciskał na aborcję. O. W życiu tego, kurwa, nie słyszałem. W życiu bym nie wpadł na to, że mój ojciec mógł coś takiego, wiesz, zrobić, no, nie? Come on. No, a tam się okazało, że, wiesz, na tym etapie życia, kiedy byli, bo bardzo, bardzo młodzi byli, kiedy, wiesz, mama zaszła w ciążę, mieli 20-21 lat, nie? Z tamtej perspektywy dla mojego ojca to było najlepsze, co można było zrobić i po prostu, jak się dowiedział, to naciskał ustawicznie moją mamę na to, żeby dokonała po prostu aborcji, nie? I ja się nauczyłem tego lęku przed śmiercią, nie? Tak. I ten lęk przed śmiercią od samego początku życia ustawia ci w ogóle kontekst, przez który patrzysz na rzeczywistość. A wody płodowe, ludzie sobie mało z tego zdają sprawę, ale woda przenosi lepiej dźwięk niż powietrze, nie? I w wodach płodowych to dziecko słyszy wszystko i koduje wszystko, co się dzieje dookoła. Koduje emocje. Koduje emocje. Nie? No. Bo to, wiesz, język jest wytworem umysłu, nie? I języka się uczymy. Płód nie rozumie języka, ale rozumie emocje, bo to jest uniwersalny język. Słowa, jakiekolwiek języki, to jest nakładka na emocje. My wyrażamy emocje za pomocą słów, nie? Odczucia, nie? Wiesz, czucie. To jest to, co masz w transie. W transie nie przychodzą do ciebie informacje w języku polskim czy angielskim, tylko przychodzi do ciebie wiedzenie, o co chodzi, albo obrazy, tak? Albo w to czucie, nie? To jest ten uniwersalny język. To jest język, za pomocą którego też się, nie wiem, możesz komunikować z różnymi bytami, tak jak wchodzisz głębiej w tematy. Przecież ty nie mówisz, kurwa, z aniołem po angielsku. No tak. Albo nie musisz się uczyć enochiańskiego, żeby z nim rozmawiać, no tak, nie wiesz, no o co chodzi, tylko no po prostu masz intencję i myślokształt i dostajesz z powrotem też intencję i myślokształt, kumasz, świadomość dostajesz, nie? I wszystko kumasz. No. I na tej samej zasadzie dziecko, ta świadomość, która, wiesz, albo ma zamieszkać, albo już zamieszkuje to ciało, ten płód, bo to też, wiesz, nie wiem do końca, w którym momencie jakby dochodzi do pełnego umieszczenia świadomości w ciele, ale to już odbiera emocje, ten uniwersalny język. I na tej samej zasadzie też dzieci się uczą. To, że ty coś dziecku opowiadasz,
to nie ma tak naprawdę znaczenia to, co sobą reprezentujesz to uczy dziecko. Nie? To, jakie emocje, jaką wibrację wokół siebie nosisz. Nie? To jest to, co kształtuje dziecko. Nie? Właśnie, a jak jesteśmy przy temacie dzieci, wiesz, bo to jest taki dosyć kontrowersyjny zawsze temat, nie? Wiesz, rób to, nie rób tamtego, tak dalej, tak dalej, tak dalej, tak dalej, tak dalej, wiesz. Jakie jest twoje zdanie, mając, wiesz, tyle lat doświadczenia za sobą, w jaki sposób, nazwijmy sobie to w nowym świecie, tak, z nowym podejściem, wiedząc o tym, że są programy, które nas łapią, bolą, trzymają, tak dalej, tak dalej, tak dalej, świadome osoby, które walczą z tymi programami, jak wychowywać dziecko, żeby go nie kodować? Znaczy, wiesz co, ja mówię tak, z dzieciństwa nikt nie wychodzi trwało, nie? Nie sądzę, żeby to było możliwe, żeby nie zostawić pewnych rzeczy, bo tak jak mówisz, często wiesz, to co łączy całą ludzkość, to niedoskonałość. Musiałbyś być doskonały, żeby niczego nie zamontować dziecku, więc nie da się tego zrobić. Nie? Więc nie wydaje mi się, żeby to było w ogóle celem jakimkolwiek, żeby unikać kodowania, tylko bardziej pokazać dziecku, czy potem, wiesz, rozwijającemu się już, wiesz, młodemu, dorosłemu i tak dalej, jak to działa, nie? Wiesz, czym jesteś. No bo mając świadomość, czemu się czujesz tak, a tak, jak działa twój system, jak działa twoje ciało, jak działa twój umysł, to każdy sobie już zrobi z tym robotę, jaką potrzebuje. No tak. No wiesz, jak dla mnie to... To, na co warto zwracać uwagę, to budowanie pewności siebie, odwagi i świadomości. Bo znowu, z perspektywy rozwoju duchowego, pewne bolesne doświadczenia są ci niezbędne, żebyś z pewnej perspektywy pewne rzeczy zrozumiał. I to jest też rola rodzica. Często tą rolę rodzica robią nieświadomie. Czyli często, wiesz, nieświadomie robiąc krzywdę dziecku, umożliwiają dziecku zrozumienie czegoś w przyszłości. Tutaj jest znowu pułapka, wiesz, dualnego myślenia. Co jest złe, co jest dobre. Czasami to, co jest złe i bolesne, okazuje się, że jest najlepszym, co cię mogło spotkać, no bo tak. Było bodźcem do tego, żeby coś odkryć. Więc wiesz, ciężko jest to wszystko ocenić. Ja też, wiesz, znowu, to jest do dupy pytanie, nie? Bo nie umiem na nie odpowiedzieć jednoznacznie. Zobacz. Spójrz na to w ten sposób. To, w jaki sposób mnie zaprogramował mój tata, to jest dokładnie odwrotnością tego, co bym polecał, żeby zakodować. Tak? Mój tata mnie nauczył w niektórych miejscach świadomie, w niektórych bardzo nieświadomie, niskiej pewności siebie, niskiego poczucia własnej wartości i lęku przed porażką, wiesz, tysiąca takich negatywnych rzeczy. Ale stary, gdybym ja tego wszystkiego od taty nie dostał, to ja bym nie doszedł dzisiaj do miejsca, w którym jestem. No tak, no bo jesteś... No i w życiu bym nie powiedział, że miałeś takie lęki. No miałem, stary, nie? Wiesz, tak naprawdę to, jak wyglądam, to jest efektem tego, jak ja się kiedyś czułem. Bo ja wiesz, że ja wszedłem na przykład w sporty siłowe, w sterydy i tak dalej, po to, bo chciałem być groźny, bo chciałem, żeby faceci się nie bali, a kobiety, żeby mnie pożądały. Żeby w końcu się poczuć kimś. No tak. Bo no się tak, czułem taki no tak, w środku. Po to wchodziłem w bójki, po to ćpałem i tak dalej, wiesz. Bo tak żyję, kurwa, wiesz, złodupcy, nie? Wiesz, no. Ale gdyby nie to, że to dostałem na przykład od taty i pewne rzeczy inne od mamy i tak dalej, to bym nie był w stanie odkryć wszystkiego tego, co odkryłem, nie byłbym w stanie być tym, kim jestem, więc stary, wiesz, wszystko jakby się wydarzyło tak, jak się miało wydarzyć i nauki jakby ojca, które kiedyś sprawiały mnóstwo bólu, których nie akceptowałem i tak dalej i często miałem tą myśl, że chciałbym mieć innego ojca i w ogóle i tak dalej, to on mi dał dokładnie to, czego potrzebowałem. No i to jest, wiesz, to jest też takie spójne z tym, jak ja bardzo często rozmawiam z przyjaciółmi na temat interpretowania rzeczywistości itd., itd., że na przykład to, że ktoś był krzywdzony w dzieciństwie, to sprawia, że jeśli spojrzy na to inaczej, to sprawia, że już więcej tego bólu nie doświadczy nigdy w przyszłości. Albo nie? Zrozumie, jak pewne rzeczy działają, nie? Więc jakby to nas wprowadza do zajebiście brutalnej zasady. 100% odpowiedzialności za swoje życie. Właśnie. To, że doświadczyłeś strasznych rzeczy, to nie znaczy, że jesteś na cokolwiek skazany, nie? Wiesz, trzeba sobie odpowiedzieć na jedno pytanie. Czy to, że mnie spotkały straszne rzeczy od moich rodziców czy innych ludzi, to czy to znaczy, że mam płacić całe życie za to? Wiesz, no nie. Mój oprawca nie cierpi z tego powodu, że ja cierpię. Wręcz przeciwnie, często się tym żywi. Więc tu chodzi zawsze o ciebie. Wiesz, to jest bardzo interesujące, bo to jest taki fajny,
To jest taki trochę cienki lód, ale poznałem taką doktor Danutę Rutkowską-Adamską i ona, wiesz, bo bardzo dużo się mówi ustawienia rodowe, traumy rodowe, to, tamto, sranto, wamto, nie? Natomiast ona mówi, że w ogóle to jest wszystko pierdolenie i że w ogóle ty, jako jednorodna w ogóle świadomość, jako samoistna świadomość, jesteś w stanie odłączyć się totalnie od swojego rodu i w ogóle nie ponosisz żadnych konsekwencji tego, jeżeli robisz to w świadomy sposób i odpowiedni sposób, nie? Wiesz, to jest taki, wiesz, cienki lód, ale to jest tak, jak mówisz, twój oprawca nie cierpi, kurwa, tego, co ciebie teraz robi, nie? A my jesteśmy tak zaprogramowani, że no tak jak mówisz, ten system wartości się układa, nie? Czyli trochę udało ci się zmapować tą podświadomość jakoś, kurde. Znaczy uschematyzować ją. Uschematyzować. Bo mapa, wiesz, każdej podświadomości jest inna, ale ta mapa jest kreowana na bazie tych samych schematów, bo to jest system. Podświadomość to jest system, to jest logiczny system, który ma swoje konkretne zasady. Znając zasady, możesz improwizować. To jest tak jak z gitarą, tak? Jeżeli znasz skalę, to wiesz po prostu, gdzie naciskać, a gdzie nie naciskać i do tego już sobie dokładasz, tak? Melodie, artykulacje, techniki wydobywania dźwięków, możesz sobie eksperymentować. Ale jak wiesz, które progi nacisnąć, to nie zafałszujesz, nie? No tak. No to jest to samo. Wszystko, co my robimy w życiu, wszystko, czego doświadczamy, jest w pewien sposób podobne do siebie. Nie? To jak hermetyzm, to co na górze, takie tak, na dole, tak, na dole. I tak dalej, i w drugą stronę, nie? Wielki fraktal, nie? Wszystko jest tym samym. Wszystko jest na tym samym paternie tak naprawdę, tylko często tego nie dostrzegamy. A bardzo często się tak mówi, wiesz, że jak doświadczamy jakichś tam trudnych emocji, spotkałem się z tym niejednokrotnie, z ludźmi, którzy właśnie operują w ezoświecie, przy czym nie mówię teraz w negatywny sposób o ezoświecie, tylko z ludźmi, którzy zajmują się ezoteryką i są naprawdę dobrzy w tym, nie? Że wszystko wystarczy tylko uwolnić i wszystko będzie dobrze, że ja sobie powiem, że ja tutaj wyrażam wolę, uwalniam, jestem wolny. To tak działa? Czasami tak, zwykle nie. Właśnie ja z doświadczeniem, że do chuja działa. To jest takie, wiesz, gdyby to było takie proste, no to by nie było tak wielu ludzi z problemami, co? No pewnie nie. Znaczy znowu, w wielu perspektyw można na to spojrzeć, ale spójrzmy na to z perspektywy duchowej, nie? Jeżeli za pewnymi traumami, programami, schematami kryje się jakieś doświadczenie, które jest potrzebne dla twojej duszy, to dusza ci nie pozwoli tego odczepić, bo tak chcesz. Tylko ty musisz coś przeżyć z perspektywy tego programu. Można to tak spojrzeć. Z innej strony można znowu spojrzeć na to ewolucyjnie. Jeżeli to jest system, który twój umysł wierzy, że jest ci potrzebny do przeżycia, to nie pozwoli ci tego odpiąć, że nie będzie ryzykował, że nie przeżyjesz. A na przykład zadać takie, wiesz, trochę trudne, mega kontrowersyjne pytanie, nie? Bo często jak ludzie się mnie pytają właśnie o doświadczenia, nie? I na przykład mówią tak, no, bo ty mówisz o tym, że wszystko chodzi o doświadczenie, zbieranie doświadczeń, wyciąganie wniosków, tak dalej, tak dalej. No a co mają powiedzieć rodzice, którym umiera na przykład dziecko tam w trzecim, czy czwartym, czy piątym miesiącu, nie? Czy tam jak ma roczek. I ja, wiesz, mówię, to jest ich doświadczenie tej utraty, nie? I przejście przez ten temat. Jak ty na to patrzysz? Stary, a co ja mogę powiedzieć, co powinni powiedzieć, skoro ja nie jestem nimi? No tak. Też, wiesz, to jest pytanie też właśnie z serii takiej, wiesz. Bo tutaj chodzi mi o to zbieranie doświadczeń. Nie, bo słuchaj, to co ja mogę powiedzieć, to nie wiem, co mają powiedzieć, co mają zrobić. Mają wyrobić to, co mają zrobić. I to, co ja mogę zrobić ze swojej strony, to zaproponować wsparcie w wejściu w głąb siebie i zobaczenie, co w tym jest dla mnie. To jest jedyne, co ja mogę zrobić. Jestem daleki od mówienia ludziom, co powinni robić. Ja nie uczę ludzi, co mają robić. Ja uczę ludzi, jak myśleć. W jaki sposób zazwyczaj przebiegają twoje sesje? Pojawia się opis problemu. Daję takie wprowadzenie, jak to mniej więcej może działać, żeby otworzyć pewną po prostu, wiesz, rodzaj percepcji, czy po prostu, wiesz, taki radar na pewne rzeczy. Wprowadzamy w trans. I idziemy za tym, co się pokazuje. A w jaki sposób prowadzasz ten trans? Bo ludzie bardzo się tego boją. Ludzie się boją
Dostawałem dużo maili, jak zrobiłem podcast o hipnozie. Dostawałem dużo maili, bo ludzie się boją zaufać komuś, nie? No bo inaczej, podstawowe tutaj przekonanie jest takie, że hipnotyzer może przejąć nad tobą kontrolę. No właśnie. To jest bzdurą. No ja też tak samo uważam. Znaczy inaczej, mogę przejąć nad tobą kontrolę tylko wtedy, kiedy mi w to uwierzysz, że ja mogę to zrobić. Czyli to twoje przekonanie oddaje mi kontrolę, a nie ja przejmuję w jakikolwiek sposób. Z moich doświadczeń, gdy ja byłem w stanie hipnozy, gdy byłem w transie, wiedziałem, że w każdej chwili mogę wstać i wyjść. No bo inaczej, stan transu hipnotycznego to nie jest coś znowu nowego. W stanie transu spędzasz pierwsze swoje 6 lat życia, dlatego się tak kształtujesz. No to tak. Jest kwestia fal mózgowych, to jest kwestia innej częstotliwości. Cały czas jesteś w teta, nie? No, w alfa albo w teta, tak? To jest to, poza tym, wiesz, doświadczasz transu każdego dnia. Gdyby trans był taki, kurwa, niebezpieczny, to byśmy nie przeżyli jako gatunek. Transem jest na przykład moment, jak prowadzisz furę i się zawieszasz tak na swoich myślach, że zapominasz, że prowadzisz furę. No i ja dokładnie tak? Tego doświadczyłem. Albo siedzisz i sobie myślisz o pewnych rzeczach i ktoś cię woła. Bartek, Bartek. Bartek, co? Wołałeś mnie? Nie słyszysz swojego imienia, bo jesteś w środku. To jest trans. Gdyby tutaj ludzie mogli przejmować nad twoją kontrolę, albo kurde, byty mogłyby się po ciebie podszczepiać i cię opętywać, to człowieku ta cywilizacja by chyba nie dała rady, nie? Tym bardziej, że w trans wchodzisz to zawsze, kiedy zasypiasz. Naturalnie przechodzić ze stanu normalnej świadomości przez trans aż do snu. A wierzysz coś takiego jak podczepy różnych bytów? Czy słuchaj, mam doświadczenia, które wskazują na to, że są takie rzeczy, ale też patrzę od tej strony, że żeby coś się podczepiło, bo znowu na logikę to bierzmy, nie? Wiesz, jaki jest cel, żeby coś się pod ciebie podczepiło? No masz żreć twoją energię, tak? Na przykład twoje emocje. No to może się to podczepić tylko wtedy, kiedy ma co żreć. Więc przykładowo, jeżeli to żre lęk, to może się do ciebie podczepiać tylko jak masz lęk. I może tobą manipulować, tak? Żebyś miał więcej lęku. Jeżeli wyjebiesz siebie, brzydko mówiąc, program lękowy, to do czego ci się to ma przyczepić? No tak. Więc znów wracamy, zataczamy koło do brania odpowiedzialności za siebie i niedorabianie dupie uszu. To nie byt ci coś robi, tylko twoje w większości nieświadome decyzje doprowadzają cię do miejsca w życiu, w którym byt może ci coś zrobić. Tak? Czy może jeść twoją energię? Możesz spojrzeć na to w ten sposób, tak? Ja na to patrzę zawsze pragmatycznie. To ma mieć użyteczność, nie? Wiesz, doświadczałem wielu różnych rzeczy, wielu różnym rzeczom się poddawałem i zostałem z tym, co daje mi największy zwrot w inwestycji czasu, ale nie oznacza też to, że rozwiązało to 100% moich problemów, nie? Wiesz, powiedzmy, że 95% to jest to, co robię. Były też rzeczy, do których bym, nie wiem, normalnie nie doszedł, albo bym potrzebował dużo więcej czasu, których doświadczyłem dzięki grzybom, dzięki San Pedro, dzięki ayahuasce, dzięki jakiejś pracy z energią, pewne rzeczy sobie uświadomiłem. Wiesz, to wszystko są skomplikowane rzeczy, które mają sens tylko z perspektywy jednostkowej, nie? Jest takie znowu stricte umysłowe porównywanie, co jest lepsze, co jest gorsze, co powinni ludzie robić, a czego nie powinni ludzie robić, co powinienem powiedzieć komuś takiemu, wiesz, to jest... Zobacz znowu, z czego to wynika. Jeżeli ja mówię na przykład o tej metodyce i ktoś mi od razu zapina, co ma powiedzieć dziewczyna, która została zgwałcona za dzieciaka? Kurwa, nie wiem, nie byłem z nią na sesji. Nie wiem, co ma powiedzieć. No tak. To twój umysł próbuje podważać to, co mówię, bo próbuje bronić się tego, próbuje bronić tego, w co wierzysz w danym momencie. I to jest okej, tak działa każdy umysł, mój też tak działa. Ale to mi się właśnie u ciebie podoba, że wiesz, bo sporo ludzi by się wysrało z rozumu, powiedział o to i tamto, nie? A ty patrzysz na to po prostu w taki dla mnie racjonalny i logiczny sposób. Nie wiem, nie byłem w tych butach, nie? No tak. No. I to wiesz, ja to podkreślam, ja ludziom nie mówię, co mają robić. Ja chcę ludziom pokazywać, jak myśleć, żeby wiedzieli, co mają robić. Bo tylko ty sam w sobie możesz odnaleźć odpowiedź na pytanie, co mam robić. No tak. A jeżeli jesteś, wiesz, jeżeli jesteś we więzieniu swoich programów, lęków i ograniczeń, to po prostu zwyczajnie nie możesz tego zobaczyć, co masz zrobić. Nie masz kontaktu ze swoim sercem, ze swoją intuicją. Im więcej ściągniesz tych wszystkich blokad, ograniczeń i schematów, tym więcej naturalnie się przebija z siebie intuicji i twojego serca, które cię poprowadzi w najlepszą możliwą stronę. Nie? Wiesz, że tak naprawdę, zobacz, bo rozmawiamy tutaj o tym i ty mówisz o tym
w bardzo logiczny sposób, nie? Ale na przykład spora ilość ludzi nie zdaje sobie sprawy z tego, że to, o czym teraz powiedziałeś, to jest tak naprawdę mistycyzm. Co nie? I ty przedstawiasz to w logiczny sposób, nie odlatujesz na Marsa i to jest dokładnie mistycyzm, nie? Czyli branie odpowiedzialności za siebie, samoświadomość, poszerzanie własnej jaźni, praca nad sobą i wiesz, no człowiek, który pracuje nad sobą, wie, czy coś go robi, czy nie, czy coś go hamuje, czego nie hamuje, nie? No bo wiesz, że nie odkryłem niczego nowego. No, hipnoza nie odkryła niczego nowego. Ja często też w ogóle wiesz, mówię, koła, że hipnoza to jest taki wykastrowany szamanizm, nie? Podany w takiej formie, żeby zachodni umysł się nie buntował. Nie? Tylko no, to jest metoda naukowa. Nie? To jest szamanizm. No i spojrzałem no to w ten sposób, ale masz rację. No, co robi szaman? Szaman pracuje w transie. No tak. Można powiedzieć, że gada z duchami i tak dalej, ale robi to poprzez trans. No i teraz tak. Nie ma znaczenia, czy te duchy, z którymi szaman gada, są części jego umysłu, czy faktycznie byty, które w jakikolwiek sposób bytują poza naszym wymiarem. Jakie to ma znaczenie? Żadnego. Jeżeli dostaje od duchów informację, ona się sprawdza i służy to dobru jego społeczności, albo pozwala na, nie wiem, na leczenie, czy uwalnianie ludzi w pewnych rzeczy, no to wejbiście, niech to robi. Jakie to ma znaczenie? Czy to faktycznie obiektywnie istnieje? Czy to jest tylko na przykład jego intuicja, która mu podpowiada, że danym ziołem trzeba natrzeć daną kończynę i powiedzieć, żeby ktoś zrobił rytuał? I znowu nie ma znaczenia, czy rytuał odpala jakąś energię, która leczy tego człowieka, czy odpala jego podświadome przekonanie, że może się wyleczyć i on się leczy. Nie? Jakby czemu my się skupiamy na gównach, które nie mają żadnego znaczenia? Wiesz, jestem ciekaw, tak się czasami zastanawiam, ile programów takiego wiesz, rodzaju zostało nam zaimplementowanych, typu nie wiem, może to głupio zabrzmi, co nie? Ale tak, jak się skaleczę, nie? To rana mi się zrasta. Jak złamię rękę czy nogę, to kość mi się zrasta, nie? No ale jak na przykład, nie wiem, utnie mi rękę, to ręka mi nie odrasta. Dla mnie to jest nielogiczne. I uważam, że gdzieś jest jakiś schemat, jakiś pattern, który mamy gdzieś wdrukowany, że tak się po prostu nie dzieje. A z punktu widzenia logicznego, przecież jest tak, ludzie posiadają bóle fantomowe, jest pamięć komórkowa, jest informacja w DNA, wszystkie jakby składowe są, nie? Nasze ciało pozbywa się, wymieniamy komórki co 2 lata, nie? Przez samo mycie się i mycie rąk. Więc to jest takie, wiesz, jakie jest twoje zdanie na ten temat? Zastanawiałeś się kiedyś nad tym? Nie myślałem o tym nigdy. A może, słuchaj, może tym twoim właśnie, wiesz, takim ciekawym podejściem, może... Żeby sobie upierdolić rękę i sprawdzić. Nie, ale może znajdziesz sposób, słuchaj. Może znajdziesz, słuchaj, będę sposób. Będę zmotywowany. Pawełku, dziękuję ci bardzo. Muszę ci powiedzieć, że bardzo się cieszę z naszego spotkania i dużo się od ciebie nauczyłem. I też polecam wam wszystkim, moi kochani, bo ja z Pawłem na pewno będę robił sesję. I nie mogę się doczekać, muszę ci powiedzieć, bo jest w tym wszystkim po pierwsze sens, logika i zaufanie, wiesz? No bo ktoś mógłby na ciebie spojrzeć z boku i sobie pomyśleć, o kurde, jaki gościu, nie? Ale jest w tobie tyle ciepła, naprawdę, wiesz, ja po prostu wyczułam to, że ty działasz z poziomu serca i to wszystko idzie tak fajnie, po prostu do mnie trafia to, rezonuje to ze mną na maksa. Kupuję to i ma to dla mnie mega sens. Dlatego wszystkim wam bardzo polecam naprawdę pracę Pawła. Dziękuję ci bardzo za spotkanie, Paweł. Dziękuję ci bardzo za zaproszenie. Było mi przemiło. Za warsztat wczoraj. Linki do Inner World Saga oczywiście będą pod filmikiem. Zgłaszajcie się do chłopaków. Wszystkie sesje tutaj u nich, oni ogarniają temat. Rewelacyjnie ogarniałem temat kuwety, zwłaszcza, że wielu z was pyta mnie o to często, jak znaleźć dobrego hipnotyzera, jak komuś dobrze zaufać. Najlepiej odnaleźć jednego wewnątrz siebie. O. I tego tutaj was chętnie nauczymy. I tutaj macie gościa, do którego warto się zwrócić. Dziękuję ci bardzo za spotkanie. Dzięki bardzo. Dzięki serdeczne.
Pozdrawiam wszystkich. Hejka.